Witam wszystkich Państwa radnych na 48 sesji Rady Miejskiej w Radzyminie. Poproszę o przygotowanie systemu do potwierdzenia kworum. Elżbieta Wołynko, potwierdzam udział w sesji. Iza Paciorek, potwierdzam udział w sesji. Agnieszka Oniszk-Stachyra, potwierdzam obecność. Tomasz Wązik, również potwierdzam obecność. Monika Sztuka, również potwierdzam obecność. Krawucka również, z tym, że jeszcze mam chwilowe problemy z zalogowaniem. Izunia, pani Ela Wołynko. Kasia Stokowska, jesteś z nami? Ja już potwierdziłam. Elu, ja potwierdziłam za Paciorek. Potwierdziłaś, Ela, tylko tutaj mieliśmy nieodznaczone. Pani radna Ela Stokowska. Proszę te osoby, które potwierdzały swoją obecność słownie, o informację, czy korzystacie z tabletów, dlatego że będą głosowania i potrzebne też, jeżeli korzystacie z telefonów, to proszę też głosować imiennie. Proszę Państwa, na 48 sesji Rady Miejskiej obecnych jest 19 radnych, z tego 2, 4, 6, 8, 9, 10 i 11 radnych na sali, a więc 48 sesję Rady Miejskiej otwieram, z kworum mamy. Witam bardzo serdecznie panów burmistrzów, panią Martę w zastępstwie pana skarbnika, pana mecenasa. Witam wszystkich pracowników urzędu, którzy połączyli się z nami za pomocą systemu internetowego oraz wszystkich państwa mieszkańców, którzy nas oglądają. Przeczytam proponowany porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, punkt czwarty, podjęcie uchwał. Pierwsza, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymień na rok 2022. Druga, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymień na lata 2022-2023. Trzecia, w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej osiedle centrum w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uchwała czwarta w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Piąta w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Szósta w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Siódma w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin obręb Ruda. Ósma w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin obręb Nadma. Dziewiąta w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin obręb Cegielnia. Dziesiąta w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin. Jedenasta w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin obręb Ruda. Dwunasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ciemne w rejonie ulicy Wołomińskiej na terenie gminy Radzymin. Punkt piąty, informacje o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Punkt szósty, realizacja wniosków z poprzedniej sesji. Punkt siódmy, wolne wnioski i informacje. I punkt ósmy, zamknięcie sesji. Czy są jakieś uwagi, pytania do zaproponowanego porządku obrad?
Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad przedstawionym porządkiem obrad. Proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję Pani Elżbiecie. Dziewiętnaście głosów za. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Kto z Państwa radnych ma jakieś uwagi, pytania do przesłanego protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę żadnych osób zgłaszających się do głosu, a więc przechodzimy do przegłosowania przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Proszę o oddanie głosów. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję Pani Elżbiecie. Pani Izabela Paciorek. I Pani, dobrze, już jest za, czyli 19 głosów za. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego, podjęcia uchwał. Pierwsza uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2022. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej gminy Radzymin na rok 2022, numer 39 z 2001 roku, z dnia 13 grudnia 2021 roku, zmienia się plan, punkt pierwszy, zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały, drugi, zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały, punkt trzeci, zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem numer 3 do uchwały, czwarty, zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 4 do uchwały. Piąty, zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Radzymin zgodnie z załącznikiem numer 5 do uchwały. Szósty, zmienia się plan wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem numer 6 do uchwały. Siódmy, zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem numer 7 do uchwały. Osiem, zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem numer 8 do uchwały. Paragraf drugi, zmienia się paragraf trzeci, który przyjmuje brzmienie. Ustala się deficyt w wysokości 20 890 970 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych, obligacje w kwocie 19 150 970 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 660 971 zł 26 groszy i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie
583 028 zł i 74 grosze. Ustęp drugi, ustala się przychody budżetu w kwocie 26 milionów 650 tysięcy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 19 milionów 150 tysięcy 970 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 066 971 złotych 26 groszy, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 583 028 złotych i 74 grosze. Sprzedaży papierów wartościowych obligacje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030 zł. Zgodnie z tabelą numer 3, ustęp 3, ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 849 zł 30 5 849 030 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, obligacji i pożyczek zgodnie z tabelą numer 3. Ustęp 4, ustala się limity zobowiązań z tytułu. Punkt pierwszy, sprzedaży papierów wartościowych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 19 150 970 zł. Punkt drugi, sprzedaży papierów wartościowych obligacji na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030 zł. I trzeci, zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 milionów złotych. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Pan burmistrz Chaciński prosi o głos. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, zanim pani Marta szczegółowo państwa przeprowadzi przez proponowane zmiany w budżecie, chciałbym tytułem wstępu, co już mówiłem na komisji, powiedzieć, z czego te zmiany wynikają. I oczywiście na zmiany budżetowe należy patrzeć łącznie ze zmianami proponowanymi w wieloletniej prognozie finansowej. Dwie zasadnicze przesłanki. Najważniejsza i największa wartościowo to jest kwestia budowy szkoły w Nadmie. Jesteśmy w trakcie trwania trzeciego przetargu na budowę tej szkoły. Poprzednie dwa przetargi pokazały nam, że budowa szkoły w całości to zadanie warte około 38 milionów złotych. To jest kwota, której nie mamy w budżecie i na którą nas w tej chwili nie stać. Dlatego stanąłem przed decyzją o trzech możliwych kierunkach działań. Pierwszy możliwy kierunek działań to zmniejszenie obwodu szkoły. Wtedy ta szkoła, która istnieje w obecnym kształcie, będzie dużo mniej zatłoczona i bardziej dopasowana do możliwości uczniów. Druga możliwość to zrezygnowanie ze praktycznie wszystkich zadań budżetowych, które znajdują się w ciągu najbliższych dwóch latach i zwiększeniu budżetu zadania do tych właśnie 38 milionów, chociaż byłoby to bardzo trudne, bo zdecydowana większość tych zadań są środki dofinansowane zewnętrznie i to rodzi po prostu reperkusje zwrotu rotacji na zadaniach już podjętych dla nas, a czasem także dla naszych partnerów. Trzecie zadanie, które ostatecznie wdrożyłem, to zetapowanie tej budowy. Zetapowanie polegające na tym, że w pierwszym etapie najbardziej istotnym wartościowo budowany jest nowy obiekt szkolny.
w opcji, czyli jak niejako w drugim etapie budowana byłaby hala sportowa przy tej szkole. Ten przetarg ogłoszony jest z opcją, czyli w taki sposób jak szkoła numer 2 w Słupnie albo pump track w Radzyminie, czyli podpis. Już w tej chwili dowiemy się, ile ta hala będzie kosztowała, natomiast na razie jej nie zlecamy. Dajemy sobie szansę na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. W przypadku Słupna 2, w przypadku pump tracka to się udało. Po otrzymaniu tych informacji, po podpisaniu odpowiednich umów możemy uruchomić budowę hali sportowej. I w tym też kierunku idzie i w trzecim etapie adaptacja obecnego budynku szkoły na potrzeby przedszkola. W tym też kierunku idą zmiany budżetowe. Budżet inwestycji zwiększany jest z poziomu 19 do nieco ponad 30 milionów złotych, czyli jest to w ciągu 2 lat bardzo istotna zmiana, bo ponad 11 milionów złotych. Największą pulą środków dostępną w budżecie i w WPF-ie w perspektywie tych 2 lat były środki zabezpieczone na gruntowną przebudowę ulicy Nowej w Radzyminie i fragmentem w Cegielni. Te środki, czy ta ulica jest co prawda zaprojektowana, natomiast wpłynęło od niej kilka odwołań. I w praktyce bardzo mało prawdopodobne jest, abyśmy mogli w przyszłym roku realizować tą inwestycję. Stąd też moja propozycja sprowadza się do tego, aby kompleksową budowę ulicy Nowej odłożyć w czasie o kilka lat, natomiast już w tym roku wygospodarować środki, które pozwolą na położenie nakładki asfaltowej i na rozwiązanie tych najważniejszych problemów mieszkańców tej ulicy, czyli no nierówna droga i pylenie. Druga istotna przesłanka, chociaż nie tak istotna wartościowo jak w przypadku szkoły, to potrzeba zabezpieczenia środków na potrzeby oświaty do końca tego roku. W całym budżecie są zdejmowane pewne zadania, które albo no nie są możliwe do realizacji z przyczyn obiektywnych w tym roku, albo też są one zdejmowane dlatego, że po prostu no, szukamy tych 11 milionów złotych na potrzeby budowy. No, szczegółowo myślę, że do tego odniosę po Państwa pytaniach. Natomiast to taki może przedługi wstęp przed referowaniem przez panią Martę. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Na pewno pani Marta te cyferki, liczby nam tutaj przybliży i powie, co z czego wynika. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Zmiany dochodów sprowadzają się do zwiększenia planu dotacji w dziale 801 na zadania zlecone o wartość 18 955,14. Są to środki pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół oraz zwiększenie dochodów w dziale o 758 z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1 048 094. W konsekwencji dochody budżetu wzrastają o kwotę 1 067 049,14, co obrazuje załącznik numer 1 do uchwały. Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia środków w dziale 600 przeznaczonych na remonty dróg gminnych o kwotę 363 tysiące oraz na usługi pozostałe związane z drogami o kwotę 200 tysięcy złotych. Nieznacznego wzrostu o kwotę 5 tysięcy złotych wydatków związanych z gospodarką, gruntami i nieruchomościami w dziale 700, zabezpieczenia dodatkowych 127 384 złotych w dziale 750 na koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu, z większości przeznaczonych na zakup usług pozostałych w kwocie 120 tysięcy. Zwiększenia środków w dziale 750 przeznaczonych na zakup usług promocyjnych o kwotę 60 tysięcy złotych, nieznacznych zmian w dziale 801. Istotą modyfikacji planu związanych z oświatą jest ujęcie środków przeznaczonych na zakup podręczników pochodzących z dotacji, kwota 18 955,14, i zwiększenie planu nakładów na dotacje związane z opieką szkolną i edukacyjną o kwotę 1 500 000. Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 585 tysięcy, z czego 583 028,74 grosze są to środki przeznaczone na niemniejszy cel pochodzące, które stanowią środki niewykorzystane związane z tymi programami.
neutralne wynikowo przesunięcia w działach 852 i 855, to jest wniosek o dostosowanie planu do potrzeb przez kierownika OPS-u. Zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami o 35 tysięcy złotych celem zwiększenia nakładów na zakup wagi, dział 900. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 na remonty oświetlenia ulicznego o kwotę 18 tysięcy złotych. Zwiększenie planu dotacji celowych dział 921-926 odpowiednio o 30 tysięcy złotych i 40. Zwiększenia służą wsparciu realizacji wydatków dla biblioteki i dla ROKiS-u. Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 2 964 049,14. Wszystkie wymienione zmiany przedstawia załącznik 2 do uchwały. Zmiany planu wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia o kwotę 125 tysięcy na zadanie zagospodarowanie placu Sołeckiego Park Wiejski w sołectwie Nadma, pomniejszenie planu 210 tysięcy na pomoc finansową dla powiatu wołomińskiego, zwiększenie 50 tysięcy projekt modernizacji ulicy Korzennej w Rudzie, 900 tysięcy zwiększenia modernizacja ulicy Nowej w Radzyminie, zdjęcie 1 425 tysięcy na rozbudowę szkoły podstawowej w Nadmie, zdjęcie 33 tysięcy na projekt rozbudowy szkoły podstawowej nr 2 w Radzyminie, zdjęcie 25 tysięcy na projekt budowy szkoły podstawowej nr 3 w Radzyminie, zdjęcie 25 tysięcy na projekt modernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnym, zwiększenie o 35 tysięcy na zakup wagi na teren PSZOK, zmniejszenie 68 tysięcy na modernizację oświetlenia ulicy Kościelnej w Nowych Załubicach, zwiększenie o 20 tysięcy złotych modernizacji oświetlenia ulicy Czereśniowej i Wiśniowej w Radzyminie, zwiększenia o 68 tysięcy na modernizację oświetlenia ulicy Nadrzecznej w miejscowości Łosie, zwiększenie o 51 tysięcy na modernizację oświetlenia na terenie gminy Radzymin, zwiększenie 70 tysięcy na budowę oświetlenia ulicy Szkolnej w Słupnie, 20 tysięcy zwiększenie na projekt oświetlenia drogi serwisowej od ulicy Bieszczadzkiej do ulicy Nowej w Słupnie, 10 tysięcy zwiększenia na projekt oświetlenia ulicy Napoleońskiej w Starym Dybowie, 20 tysięcy zwiększenia na modernizację oświetlenia ulicy Szafranowej w Radzyminie, 20 tysięcy na modernizację oświetlenia ulicy Brylantowej, fragment w Radzyminie, zwiększenie o 20 tysięcy na zadanie modernizacja oświetlenia ulicy Pod Sosnami w Słupnie, zwiększenia o 20 tysięcy na modernizację oświetlenia ulicy Spokojnej, fragment w Słupnie, zmniejszenia o 100 tysięcy modernizacja oświetlenia w miejscowości Ruda, zmniejszenie 70 tysięcy na projekt Domu Kultury w Nadmie, zwiększenie na zadanie budowa ogrodzenia boiska Klub Sportowy Mazur, zwiększenie 50 tysięcy złotych na dotację celową na modernizację podłogi Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, zmniejszenie dotacji celowej na modernizację zaplecza socjalnego, to są łazienki i szatnie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zmniejszenia ich o kwotę 597 tysięcy, co obrazuje załącznik numer 3 do uchwały. W załączniku numer 4 do uchwały zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji. Zmiany sprowadzają się do zwiększenia środków o 200 tysięcy złotych na dotacje celowe dla stowarzyszeń, zwiększenie 30 tysięcy złotych dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Radzyminie z przeznaczeniem na przygotowanie uroczystości rocznicy cudu nad Wisłą, zwiększenie 40 tysięcy na dotację celową z budżetu na wsparcie zadań z obszaru kultury sportowej, zwiększenie 50 tysięcy dotacji celowej na modernizację podłogi sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, zdjęcie z dotacji celowej 150 tysięcy złotych z dotacji celowej na modernizację zaplecza socjalnego łazienki i szatnie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Ponadto zwiększa się plan na dotacje dla przedszkoli, z czego niepublicznych, o kwotę 417 tysięcy, dla przedszkoli publicznych o kwotę 1,083 tysiące, co daje razem 1,5 miliona złotych. W załączniku numer 5 do uchwały przedstawia się zmiany dochodów, wydatków na realizację zadań zleconych. Zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 18 955,14, z czego wszystkie środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół. Ponadto dokonuje się neutralnych przesunięć w dziale 852 na zadanie zlecone. Załącznik numer 6. W załączniku numer 6 zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 35 tysięcy złotych, z czego przesuwa się tą samą kwotę na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup waki na teren PSZOK. W załączniku numer 7 do uchwały zmienia się plan wydatków na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 tysięcy złotych dla dotacji dla stowarzyszeń, 185 tysięcy zwiększa się kwotę w paragrafie 4170, na materiały przeznacza się kwotę 50 tysięcy zwiększenia, 150 tysięcy na zakup usług pozostałych. W załączniku numer 8 do uchwały przedstawia się zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Radzymin. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do pana burmistrza, do pani Marty, związane z budżetem? Proszę bardzo, pani Agnieszka Kacprzak. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałam się zapytać, na czym ma polegać modernizacja oświetlenia pod Sosnami w Słupnie? Czego ma dotyczyć? Na budowie oświetlenia. Czy dostawieniu słupów również, czy tylko na tych istniejących? Bo pod Sosnami jest taka... Wiem, jest taka w kształcie litery L. Tak, oświetlana jest... ulica jest do końca i na tym odcinku, na którym brakuje oświetlenia, będzie ona dobudowywana. Przetarg jest otwarty na to zadanie, także jeśli Państwo dokonacie zmiany, ja po prostu go rozstrzygnę i podpiszę umowę. Dobrze, a to samo pytanie dotyczące ulicy Spokojnej. To jest tego odcinka, gdzie nie ma w ogóle oświetlenia? Ta sama sytuacja. No, w tej chwili nie podam pani dokładnych danych z projektu, natomiast tam, gdzie są słupy, są dowierzchki realizowane, tam, gdzie nie ma słupu, są stawiane słupy. I tutaj też, z tego co pamiętam, jest otwarty przetarg w ogóle w wielu zadaniach, dlatego te zmiany w zakresie oświetleń, one wynikają z poznanych przez nas ofert w postępowaniu przetargowym. Jeśli państwo pozytywnie zaopiniecie zmiany w zakresie oświetlenia, to po prostu możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umów realizacyjnych. Dobrze. Panie burmistrzu, chciałam poruszyć temat planowanego zamknięcia ujęcia wody w Ciemnym. Bardzo wielu mieszkańców jest zaniepokojonych tym zamknięciem. Prosili mnie o interwencję, o zgłoszenie sprzeciwu. Jak wiemy, to ujęcie jest już wiele lat naszym dobrem gminnym, gdzie korzystają ludzie, mieszkańcy z powiatu, z województwa, bo przyjeżdżają z Warszawy, z okolicznych miejscowości. I chciałam się zapytać, czy zostały przeprowadzone jakieś konsultacje z mieszkańcami na temat zamknięcia tego ujęcia? Myślę, że to nie powinno być uchwały budżetowej, ale skoro już padło takie pytanie, to o tym powiem. Ujęcie nie jest pewien do likwidacji, tylko do przeniesienia w inne miejsce, ponieważ prawo jednych mieszkańców nie może uprzykrzeć życia innym mieszkańcom. Na jednoznaczny wniosek mieszkańców Ciemnego ujęcie pod szkołą nie jest przez nich mile widziane. I przyznam szczerze, że gdyby tylko przybysze z innych gmin z tego ujęcia korzystali, to powiem wprost, mnie interesują mieszkańcy gminy Radzymin, nie przyjezdni. Wtedy to ujęcie rzeczywiście byłoby zlikwidowane. Ale z uwagi na to, że mieszkańcy gminy Radzymin również z niego korzystają, dlatego będzie ono przeniesione. Przeniesione w takie miejsce, w którym z jednej strony będzie można korzystać z dobrej jakości wody, a z drugiej strony nie będzie to uprzykrzało życia
osobom odwiedzającym szkoły, które w tej chwili, odwożąc dzieci, nie mają gdzie zaparkować, a jak parkują, to są wyzywane czy w inny sposób niewłaściwy w moim przekonaniu traktowane w swoim miejscu zamieszkania. Chciałam się jeszcze zapytać, czy grunt po ten skwer będzie wykupiony, bo z tego co wiemy, on jest aktualnie dzierżawiany. Nie, skwer, który jest projektowany w miejscowości Ciemne, jest realizowany całkowicie na gminnym gruncie. W tej chwili trzeba rozróżnić to, czym jest ujęcie wody, a czym jest ta czerpalnia wody. Tak? Samo ujęcie wody, czyli pompa, znajduje się na gruncie prywatnym, który jest dzierżawiony, za który płacimy, natomiast to miejsce, gdzie jest czerpana woda, ono znajduje się na gruncie gminnym. Dobrze, jeszcze chciałam się zapytać, czy zanim zostanie zamknięte to ujęcie wody, będzie wcześniej wybudowana pompa w innym miejscu i oddana do użytku? Tak, dokładnie takie jest założenie. Po pierwsze musi powstać nowe ujęcie, po drugie musi zostać skończona sieć wodociągowa, która pozwoli podłączyć szkołę, która też w tej chwili z tego ujęcia korzysta, do sieci wodociągowej i dopiero wtedy będzie możliwa likwidacja ujęcia w tym miejscu i zagospodarowanie terenu w inny sposób. Dobrze, czy już znamy miejsce nowego ujęcia wody? Rozpatrywane są dwie lokalizacje, w których wykonywane są badania wody. Jedna lokalizacja to jest ulica Piłsudskiego pod trasą S8, również w miejscowości Ciemne, a druga lokalizacja to jest Ciemne na tyłach szkoły. Rozumiem. W imieniu mieszkańców chciałam jednak złożyć interpelację, żeby tej wody nie zamykać. To jest głos moich mieszkańców, którzy przyszli do mnie z taką prośbą. Rozumiem, niemniej jednak do tej interpelacji odnoszę się w takim duchu, jak powiedziałem. Mieszkańcom zależy, czy mam wrażenie, że zależy na wodzie, a nie na przyjemności czerpania wody przy szkole. I jeśli tak, to ja zapewnię mieszkańcom możliwość czerpania wody w innym miejscu, w taki sposób, żeby swoim działaniem nie utrudniali życia innym osobom. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej, dziękuję panu burmistrzowi i głos przekazuję pani radnej Katarzynie Stokowskiej. Panie burmistrzu, ja bardzo proszę o wyjaśnienie tutaj takich pozycji jak modernizacja oświetlenia kościelnej w Nowych Zaubicach. Ściągamy 68 tysięcy. Powód, dlaczego to nie może być zrealizowane? Jeśli dobrze pamiętam, w postępowaniu przetargowym uzyskaliśmy kwotę 160 chyba tysięcy złotych na ten odcinek oświetlenia w tegorocznym budżecie. Przy tych szerokich zmianach, które Państwu zaproponowałem, nie byłem w stanie zabezpieczyć tych środków. Projekt jest gotowy, więc będę starał się zabezpieczyć to w projekcie budżetu na rok kolejny. Powtarza się tutaj ta modernizacja miejscowości Ruda. Dlaczego też musi być ściągnięte? To już tłumaczyłem też na komisji. W tym przypadku przesłanki są zupełnie inne. To znaczy wciąż czekamy, tak jak w zeszłym roku zresztą, też mieliśmy środki zabezpieczone na powiat, aż zakończy pracę przy dokumentacji projektowej. Dopóki powiat tych prac nie skończy i nie przekaże nam dokumentacji w zakresie oświetlenia, nie mamy czego realizować. Mamy wrzesień. Starosta nawet nie wystąpił jeszcze o zlit na ten odcinek, a to oznacza, że uzyskanie tego zlitu do końca roku, szansa na to jest praktycznie żadna. Tym samym nie ma sensu tych środków w tegorocznym budżecie trzymać. Ja ze swojej strony ponownie zabezpieczę środki w projekcie budżetu, który Państwu przedstawię i mam nadzieję, że starosta wykorzysta ten czas i przedstawi dokumentację, którą możemy realizować. Czyli rozumiem, że ten odcinek między Rejentówką a Rudą, on już trwa ze 3 lata, też nie da się zrealizować przynajmniej tej jednej części? Nie, ponieważ od tego zlitu wpłynęło odwołanie i nie jest on prawomocny. I ostatnie moje pytanie, tutaj dużą kwotę ściągamy, 210 tysięcy, pomoc finansowa dla powiatu. Z jakich pozycji rezygnujemy? Z żadnych. To była pusta pozycja na potrzeby współpracy z powiatem, jeśli powiat otrzyma dofinansowania. W tym roku taka współpraca nie będzie miała miejsca, w przyszłym roku być może tak, natomiast w przyszłym roku powiat pozyskał środki na przebudowę drogi w Rżyskach z 98% dofinansowaniem, z bardzo wysokim, ewentualny nasz udział to będzie 1/3 z tych 2%, także bardzo niski. Jeśli okaże się, że powiat pozyska inne dofinansowanie, będzie wymagał od nas innego udziału, no to oczywiście będę proponował Państwu zmianę, natomiast na ten moment nie mamy takich informacji potwierdzonych, że powiat takie inwestycje miał realizować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I ad vocem pan radny Tadeusz Jędrasik. Nie ad voce, tylko pytanie mam. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, to tak siebie niechcący wcisnę. Chciałem zapytać, w jakim okresie byśmy przystąpili do nałożenia tej nakładki na ulicy Nowej? Projekt, uproszczony projekt w zakresie nakładki na Nowej jest już zlecony. Jeśli państwo zabezpieczycie środki, to nakładka powstanie do końca tego roku. No, dziękuję bardzo, bo to jest słuszna decyzja według mojej opinii. Dobrze, i pani Agnieszka Krawucka. Dziękuję. Ja również mam pytanie w kwestii tych pieniążków zabezpieczonych na nakładkę ulicy Nowej. Czy w tym projekcie, który został zlecony, uproszczony, jest wzięty pod uwagę wyznaczenie pasu rowerowego? To może być alternatywa w zamian za ścieżkę, która miała powstać. Ona nie powstanie, ale można by było pomyśleć o tym, żeby wyznaczyć na tej nakładce pas rowerowy u rowerzystów. Nie, nie jest. To znaczy tylko i wyłącznie na wierzchni drogowej. Musimy w zakresie, pas drogowy nie w każdym miejscu pozwala na tak szerokie podejście do tematu. ZRID został wydany dla tego miejsca. Musimy po prostu poczekać na rozstrzygnięcia wojewody w tym zakresie, żebyśmy mogli działać w szerszym zakresie. Nie czuję się w tym momencie upoważniony czy legitymizowany do tego, żeby w tak szerokim zakresie ingerować w grunt, wobec którego mamy... Nie chodzi mi o poszerzenie nakładki. Można wyznaczać pasy również na nakładkach 6-metrowych. Tam mamy 6 metrów. No tak, ale... Chodzi o wymalowanie. To jest proste i alternatywne rozwiązanie, które stosują samorządy, że w miejscu, gdzie nie ma po prostu tego poszerzenia gruntu, wyznacza się pas dla rowerów. To prawda, ale nie na 6 metrach. No jak to może to wyobrazić? Tu bym paralizował, mogę podać przykłady, ale nie będę. Ja bym chciała prosić po prostu, żebyście państwo sprawdzili, dobrze? Nie, to nie chodzi o sprawdzenie. Chodzi o jakby bezpieczne, logiczne podejście do tematu. Jeśli jest 6 metrów, a tu nie planujemy 6, tylko 5,5, z tego zapamiętam. Zdejmiemy 5,5 jest u mnie, metr jest na rowery, zostaje nam 4,5 dla ruchu. To jest droga jednokierunkowa. Proszę wyobrazić sobie poruszanie się nawet dwóch wozów fascynizacyjnych, albo nie wiem. No, ja sobie wyobrażam prędkości, które będą rozwijane po wyleniu nakładki. A tam mieszkańcy nie mamy... mają gotowy projekt. Jeśli odwołania zostaną wycofane albo rozstrzygnięte, możemy podejść do przebudowy gruntownej. Mieszkańcy na ten moment nie wszyscy jednoznacznie sobie jej życzyli. Tak, wiemy, że tam w jednej części mamy kwestię komfortowego mieszkania przez jakiś czas przy tej drodze. Wydaje mi się, że jest to takie dobre i kompromisowe rozwiązanie, które z jednej bardzo strony dobre pozwoli już teraz pewne problemy rozwiązać i w spokoju poczekać na rozstrzygnięcia, które nie wiem ile będą trwały w zakresie gruntownej przebudowy. A też trzeba pamiętać, że dopiero po prawomocnym ZRID-zie ja mogę ubiegać się o środki zewnętrzne w jakiś bezpieczny sposób dla gminy, więc to jest proces, który może jeszcze chwilę nam zająć, a mieszkańcy będą mieć jakby rozwiązane kwestie bezpiecznego i niepylącego się poruszania po tej drodze. Tak, i kontynuując tą rozmowę, bo rozmawialiśmy o tym, że drugi etap budowy ulicy Sikorskiego będzie kontynuowany razem z tą inwestycją modernizacji ulicy Nowej. Tutaj z uwagi na konieczność zabezpieczenia tych środków na budowę szkoły w Nadmie, jak gdyby przesuwamy tą inwestycję, nie rezygnujemy, ale przesuwamy znacznie tę inwestycję w czasie. No, ja się zgadzam jak najbardziej z tym, bo uważam, że ta inwestycja budowy tej szkoły jest bardzo potrzebna. Niemniej jednak chciałam zapytać, jakie są plany odnośnie realizacji etapu drugiego budowy ulicy Sikorskiego, bo tam mieszkańcy czekają już trzecią kadencję, prawda? Zostało nam, bo w tej chwili można by było realizować po prostu już samodzielnie te 500 metrów, które zostało, nie łącząc tych dwóch inwestycji. Już nie ma takiej potrzeby. Nie musi pan dzisiaj odpowiadać na to pytanie, bo ja je zadałam w interpelacji, którą również chciałabym złożyć. I tego dotyczy moja interpelacja, już nie będziemy czytać. Ja po prostu poczekam na oficjalną odpowiedź, żeby udostępnić mieszkańcom, dobrze? Niemniej jednak, skoro pytanie było publicznie, to ja też publicznie się do niego odniosę. Dobrze.
i od samego początku tej inwestycji łączyłem ulicę Sikorskiego z ulicą Nową, między innymi dlatego, i to jest ważny powód, że za pośrednictwem ulicy Sikorskiego ulica Nowa, przynajmniej w tym etapie, uzyskuje dostęp do drogi powiatowej, jaką jest ulica Polna. Tak, pamiętam to uzasadnienie właśnie. Zwiększa szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę ulicy Nowej. A ulica Nowa tylko od Maczka do Sikorskiego to jest kilkanaście milionów złotych, bodajże 16, jeśli dobrze pamiętam. Stąd łączne potraktowanie tych inwestycji przeze mnie. Trzeba też spojrzeć na to w ten sposób, że ulica Sikorskiego na tym drugim etapie, chociaż bez wątpienia nie jest gładka jak aksamit, to jednak jest to, ma nawierzchnię asfaltową, ma chodnik do ulicy, nawet kawałek do końca zabudowań, tak? I wydaje się, że jej przesunięcie w czasie, czy powiązanie z jej tą Nową, nie sprawia, że mieszkańcy bardzo źle się po tej drodze poruszają i są pozbawieni tego komfortu poruszania się, czego nie można powiedzieć o Nowej, gdzie rzeczywiście... To prawda, ale mamy jeszcze w realizacji innych inwestycji, gdzie tak samo projektujemy, będziemy modernizować ulice, które są wcale nie w gorszym stanie niż ten drugi etap ulicy Nowej Sikorskiego, w związku z czym... Bez wątpienia. Dlatego z mojej strony absolutnie nie proszę Państwa o rezygnację z tej drogi, tylko o przesunięcie jej w czasie. Tak, więc to by na tyle było. Dziękuję. Udzielam teraz głosu pani radnej Agnieszce Oniszk-Stachyra. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Chciałabym prosić o przybliżenie zmian dotyczących hali Rokis, jeżeli chodzi tutaj o ten plan wydatków majątkowych. Szanowni Państwo, w zakresie Rokisu macie Państwo proponowane dwie zmiany. Jedna zmiana to jest zdjęcie środków zabezpieczonych na remont łazienek. W ramach tych poszukiwań 11 milionów musiałem pewne zmiany zaproponować. Te łazienki, chociaż nie są najnowsze, to na ten moment spełniają swoją rolę i taka jest moja propozycja. Natomiast druga zmiana dotyczy udzielenia dotacji Rokisa w zakresie 50 tysięcy złotych na wymianę podłogi, na podłogę sportową, która w tej chwili będzie demontowana w arenie Legionowo. To fajna podłoga sportowa, którą możemy nabyć w naprawdę dobrych pieniądzach, a której wartość jest na rynku zdecydowanie wyższa. I myślę, że będzie to fajna, komfortowa i wizualna zmiana zarówno dla zawodników, jak i osób odwiedzających obiekt sportowy. Konserwacja i utrzymanie takiej podłogi będzie dużo łatwiejsze niż drewnianego parkietu, na którym zawodnicy grają w tej chwili. Tutaj się z panem burmistrzem zgodzę odnośnie tej podłogi, bo znam temat, natomiast chciałam zapytać, czy ta kwota 50 tysięcy to jest sam zakup podłogi, czy również wymiana tutaj się zawiera? To jest kwota, która pozwoli nam na zakup z lekką górką. Nie ma w tej kwocie montażu. Montaż w tej chwili jest wyceniany przez Ośrodek Kultury i Sportu, natomiast podłoga jest dosyć atrakcyjna, jeśli chodzi o cenę, więc chciałbym już w tej chwili wyposażyć Rokis w środki pozwalające na jej zakup, żeby ktoś po prostu najmniej nie sprzątnął sprzed nosa. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej, panu burmistrzowi i głos przekazuję panu radnemu Zbigniewowi Jabłońskiemu. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, mam pytanie, o ile chodzi o projekt modernizacja ulicy Korzennej w Rudzie. Co to znaczy modernizacja, nie wiem, doświetlenie, dosypanie gruzu, nie wiem, czy jak to wygląda? Główną przesłanką zabezpieczania w ogóle środków na ulicę Korzenną jest chęć wyprostowania jej sytuacji prawnej. Od kilku lat próbuję rozwiązać problem mieszkańców części ulicy Korzennej, którzy poruszają się po gruncie prywatnym, mają z tego tytułu duże problemy. Z tego też powodu w projekcie miejscowego planu dla Rudy ta droga, czy przebicie tej drogi, bo jakby nie obecny ślad, tylko nowy ślad tej drogi został wskazany. Niestety podziały nie idą w takim tempie, jakbym sobie tego życzył, żeby mieszkańcom rozwiązać ten problem. Dlatego proponuję zabezpieczenie środków na ZRID. De facto mówimy tutaj o podzieleniu czterech działek, wywłaszczeniu właścicieli z tych czterech działek. Nie proponuję później urządzania tej drogi w formie nakładki asfaltowej czy innych rzeczy. Po prostu chodzi o
udrożnienie prawne, wygruzowanie i umożliwienie poruszania się. Dobrze, to dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Natomiast rzeczywiście, co prawda już tutaj pytanie padło od pani radnej, o ile chodzi o ulicę Kościelną. Uczestniczyłem w spotkaniu sołeckim w Nowych Załobicach. Szczerze mówiąc, nie wczytałem się dobrze w ten budżet, no i nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, a mianowicie o ile chodzi o modernizację ulicy Oświetlenia. No tutaj byłem zaniepokojony, dopóki pan nie wyjaśnił, że i nie zapewnił pan, że w przyszłym roku w budżecie taka pozycja się znajdzie. Cieszę się bardzo wobec tego i będę to, że tak powiem, pilotował, żeby ta pozycja pod tytułem modernizacja oświetlenia ulicy Kościelnej w Załobicach Nowych została ujęta w przyszłorocznym budżecie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłaszających się do dyskusji. To przechodzimy do przegłosowania uchwały w sprawie zmian budżetu. Proszę Państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję Pani Elu. Pani Agnieszka Oniszk-Stachyra? Jestem za, coś mi się tutaj poblokowało. Jestem za, zaraz spróbuję to naprawić. Przepraszam. Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest też uchwała budżetowa w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Gdzie ta uchwała? Uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2022-2023. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie numer 564 łamane na 39 łamane na 2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2022-32 zmienia się. Prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań pod nazwą wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-32 zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały wykaz przedsięwzięć do WPF 2022-32 zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I bardzo proszę panią Martę o zabranie głosu. Załącznik numer 1 do uchwały obrazuje zmianę WPF-u. Zmiana WPF-u jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku. Zmiany roku bieżącego sprowadzają się do zwiększenia planu dochodów, jak już wcześniej było powiedziane, o kwotę 18 955,14 i 1 048,094. W konsekwencji są to wszystkie zwiększenia planu dochodów bieżących. Modyfikacji ulegają dochody, jak już wcześniej, subwencja ogólna i dotacja i środki przeznaczone na cele bieżące. Zmiana wydatków w 2022 roku dotyczy wydatków ogółem bieżących, w tym na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych i mających charakter dotacyjny. W konsekwencji powyższych zmian w zwiększeniu o 1 300 000 ulega planowany deficyt roku bieżącego. Zwiększenie deficytu w całości finansowane jest zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 716 971,26 oraz niewykorzystanych w okresach wcześniejszych środków na kwotę 583 028,74.
takie finansowanie zwiększenia deficytu nie stanowi modyfikacji planu zadłużenia. Zmiany w załączniku numer 2 polegają na dostosowaniu planu wydatków bieżących związanych z przedsięwzięciami wieloletnimi do wartości bieżących w konsekwencjami zmiany budżetu roku bieżącego. Zmiany dotyczą nakładów roku 2022 związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, remontami dróg gminnych i stypendiami socjalnymi dla uczniów. W roku 2023 modyfikuje się plan wydatków związanych z dowożeniem uczniów. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zmiany motywowane są koniecznością zabezpieczenia środków adekwatnych do potrzeb rozbudowy szkoły podstawowej w Nadmie. W tym celu modyfikuje się rozkład wydatków związanych z rozbudową monitoringu gminnego, programem wsparcia inwestycji drogowych powiatu wołyńskiego, projektem rozbudowy szkoły nr 2 w Radzyminie, modernizacją ulicy Nowej, projektem budowy szkoły podstawowej nr 3 w Radzyminie oraz projektem modernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnym. W celu wygospodarowania środków niezbędnych do realizacji szkoły w Nadmie rezygnuje się również z nabycia gruntów w Emilianowie. Przedsięwzięcia obejmującego projekt modernizacji ulicy Uśmiechu, obejmującego projekt modernizacji ulicy Teofila Kozłowskiego i modernizacji ulicy Śląskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Marto. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do Pana Burmistrza, do Pani Marty? Pani Agnieszka Krawucka, bardzo proszę Pani Agnieszko. Dziękuję. Panie Burmistrzu, bo właśnie rozmawialiśmy o tym, że to ma być realizowane razem z ulicą Nową, ale tutaj w UPF-ie jest tylko ulica Nowa. To pewnie pomyłka. Z mojej strony mogę powiedzieć autopoprawkę w tym zakresie, bo zadanie zawsze było łączne. Właśnie, tak też myślałam. Także mam złożyć autopoprawkę, czy pan? Może pani złożyć autopoprawkę. To ja składam autopoprawkę. Dobrze, to jest proszę tutaj o dołożenie, bo właśnie były te zadania razem i w wyniku jak gdyby aktualizacji tych pozycji ta ulica wypadła. Dziękuję. Sikorskiego. Tak? Ale chodzi o poszerzenie nazwy zadania bez tak. Zmiany wartości zadania, tak? Proszę Państwa, ponieważ jest to wniosek Pani Radnej złożony na sesji, to podlega przegłosowaniu. Tak, proszę o dopisanie, składam wniosek no formalny. Tak. Pani... O uzupełnienie nazwy zadania, chodzi o dodanie i ulicy Sikorskiego w Cegielni. Jest... Tak. Jaka to jest pozycja? Pozycja, to jest pozycja 1.3.2.16. Dobrze, to pani Iza to dopisze. .16, okej. Okay. I załącznik numer 2 pani Iza. Tak, załącznik numer 2 do uchwały numer X no, z dnia 29 stycznia. Pani Iza, uchwała numer 2. Trzeba poprawić 1.3.2.16. Uzupełnienie. Tak, uzupełnienie. Jeden, kropka, trzy, kropka, 16. O tak, już chyba jest dobrze, Pani Izo. Już jest w porządku, czyli przygotowujemy ten głosowanie wniosku. Hmm.
Elżbieta Wołyńko, jestem za. Dziękuję Pani Elu. Jeszcze nie głosujemy, ale za chwilę będziemy głosować, ale już dziękuję. Pani Martu, 1, kropka. I po dwa jeszcze jest kropka, Pani. Pani Izo, jeszcze po dwa kropka. Po dwa kropka jest? Jest, jest. Dobra, to dziękuję bardzo. To poproszę o głosowanie. Proszę o przygotowanie systemu do głosowania. Państwa radnych proszę o oddanie głosu. Kto jest za przyjęciem, kto przeciw, kto się wstrzymuje wniosku pani Agnieszki Krawuckiej? Okej, okay. Dopisujemy pana Piotra Rembelskiego i pani Elżbieta Wołynko za. Czyli mamy 20 głosów za. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. I teraz poproszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w WPF-ie. Proszę Państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw? Ja zgłosiłam się do dyskusji. A przepraszam bardzo, nie zauważyłam tego, Pani Agnieszko. Bardzo przepraszam. Proszę bardzo, Pani Agnieszko. Wstrzymujemy na razie głosowanie, bo Pani Agnieszka jeszcze chciała zabrać głos. Tak, Panie Burmistrzu, ja chciałam się zapytać o projekt modernizacji ulicy Śląskiej. Nie za bardzo rozumiem nakłady 100 tysięcy, później zdjęte jest. Czy będzie projekt modernizacji, czy nie? Nie, tą propozycją zmiany budżetowej proponuję Państwu zdjęcie nakładów z ulicy Śląskiej do kwoty 0 zł. Innymi słowy, rezygnację z przebudowy tej ulicy. A dlaczego? Dlatego, że poszukujemy 11 milionów złotych na rozbudowę szkoły w Nadmie. No, tłumaczyłem Państwu przesłanki. Prawie wszystkie zmiany budżetowe, częściowo rezygnacja, częściowo odroczenie w czasie pewnych pozycji budżetowych, wiążą się z poszukiwaniem tych środków, które pozwolą na rozbudowę szkoły. Starałem się zaproponować Państwu rezygnację w takich miejscach, w których przykładowo Śląskiej droga jest asfaltowa, a po sąsiedzku przebudowane drogi, typu Bieszczadzka, a nie rezygnację z takich inwestycji, które w sposób bardzo istotny utrudniają poruszanie się po okolicy. W tym przypadku kwota pozwalała nie na przebudowę, tylko na projekt przebudowy. Rozumiem, ale z tego co pamiętam, ci deweloperzy, którzy budują się przy ulicy Śląskiej, w jakimś stopniu mieli partycypować przy budowie tej ulicy. Czy coś udało się z nimi ustalić? Nie, nie zawarliśmy porozumienia na przebudowę ulicy Śląskiej. I też to jest jedna z przesłanek, dla której proponuję Państwu zrezygnowanie z projektowania tej przebudowy. Deweloper podnosi, że droga ma nawierzchnię asfaltową i rzeczywiście z tym jest trudno polemizować, bo droga ma nawierzchnię asfaltową. Tam, gdzie nawierzchnie są nieutwardzone, te porozumienia udaje się zawierać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radnej i Panu Burmistrzowi. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że nie zauważyłam Pani zgłoszenia do zabrania głosu. I teraz bardzo proszę Państwa Radnych o oddanie głosów za przyjęciem, czy przeciw przyjęciu, czy też kto się wstrzymuje nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję Pani Elu. Pani Ewa Kowalska jest za, czyli 21 głosów za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. W sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej osiedle Centrum w gminie Radzymin
ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się na obszarze jednostki pomocniczej osiedle Centrum w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Paragraf drugi. Ograniczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, dotyczą sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej między godziną 22 a 6. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Pan burmistrz Chaciński, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ta uchwała jest pokłosiem dyskusji naszych wcześniejszych również na Radzie Miasta i na komisjach i jest efektem licznego wnioskowania czy składania skarg przez mieszkańców, zwłaszcza Starego Rynku, na funkcjonowanie sklepu alkoholowego całodobowego. Tak jak tłumaczyłem na komisji, problem polega na tym, nie na samej sprzedaży alkoholu, bo to oczywiście w większości nie przeszkadza, natomiast na nabywaniu i skonsumowaniu alkoholu bezpośrednio przed punktem sprzedaży. Takie sytuacje mają miejsca nie w każdym miejscu, które prowadzi sprzedaż w tych godzinach, a tylko w niektórych miejscach. Wydaje się, że wprowadzenie takiego ograniczenia nie zmniejszy oczywiście ilości spożywanego alkoholu na terenie gminy Radzymin, natomiast powinno w istotny sposób ograniczyć możliwość spożywania alkoholu, skoro nie będzie go można nabyć w danym sklepie w określonych godzinach. W wyniku dyskusji na komisji chciałbym Państwu zaproponować autopoprawkę do tej uchwały w zakresie godzin nie 22, a 23, 6. Wiąże się to z faktem, że w sklepach znajdujących się na terenie tego osiedla, zwłaszcza w Żabkach i w Pietronkach, one są czynne o 23 i pewne problemy pewnie między godziną 22 a 23 w zakresie funkcjonowania tych podmiotów by występowały. A tam jest kolej, nie dochodzi do tak licznych czy istotnych naruszeń porządku jak w innych całodobowych punktach. Stąd też taka moja autopoprawka z mojej strony. Treść tej uchwały była opiniowana przez jednostkę pomocniczą w postaci osiedla. Centrum została zaopiniowana pozytywnie, jak również podlegała konsultacjom. Frekwencja w konsultacjach może nie była oszałamiająca, było to niespełna 40 opinii, natomiast wynik jest pozytywny, pozytywnie opiniujący ograniczenie sprzedaży. Dziękuję panie burmistrzu i udzielam głosu pani radnej Katarzynie Stokowskiej. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję o przychylenie się tutaj do wniosku Komisji Spraw Społecznych. Jednocześnie chciałam bardzo przeprosić tutaj członków komisji, ponieważ dyskusja odbywała się w trybie zdalnym i była mieszana, więc część tutaj uczestniczyła na sali, inni korzystali tutaj ze zdalnej. Ja sama miałam problemy, powstało może małe zamieszanie, że najpierw tutaj przegłosowaliśmy uchwałę, bo wszyscy członkowie byli na tak, żeby podjąć tą uchwałę. Później wyszła właśnie dyskusja odnośnie godziny, gdzie zostały przesunięte środki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Oniszk-Stachyra. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, mam pytanie. Jeżeli zmienimy godzinę na 23, ile de facto sklepów obejmie ten zakaz nocnej sprzedaży alkoholu? Dwa. I które to będą sklepy? Na Starym Rynku, bo się znajdują, więc są właśnie te miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń porządku. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Przemysław Śledź. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Tak jest już, że często pisze się różnego rodzaju prawo, czy to są ustawy, czy to są uchwały miejskiej,
Przemku, mamy bardzo słabą jakość pana wypowiedzi. Nie bardzo rozumiemy, co pan mówi. Halo, halo, źle mnie słychać, tak? Tak, o teraz już zdecydowanie lepiej. Dobrze, przepraszam, mówiłem za cicho, myślałem, ale muszę lekko krzyczeć. Damy radę. To jeszcze raz. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak się składa, że zarówno czy to jest poziom Sejmu, ale czy też poziom Rady Gmin, bardzo często uchwala się prawo pod konkretne przypadki i to praktycznie każdy prawnik powie, czy to jest tak zwany lex Leper, lex Uber, lex Trynkiewicz. To są jedne z najgorszych aktów prawnych, jeżeli są pisane pod konkretne przypadki. I pan burmistrz tutaj wskazuje, że uchwała, którą nam się proponuje dzisiaj, jest de facto pod to, żeby zamknąć czy zlikwidować sens działalności sklepów sprzedających alkohol 24 na dobę. Więc to jest moje zastrzeżenie, że nie patrzymy na problem szerzej, tylko po prostu chcemy wyeliminować pewien, że tak powiem, najbardziej dający się we znaki problem. Natomiast co też muszę wskazać, bardzo martwi mnie to, że proponuje się tak krótki czas od wejścia uchwały w życie. To już wskazywałem na to wcześniej, że byłoby dobrze, gdybyśmy pracowali nad tego typu projektem, żeby vacatio legis było odpowiednio długie. Ja uważam, że taka uchwała powinna wejść w życie, załóżmy, z dniem 1 stycznia 2023, żeby jednak te kilka miesięcy dany przedsiębiorca, który specjalizuje się w tego typu działalności, mógł się do tego prawa dostosować. I coś, co bardzo mnie boli, że w tak ważnej sprawie, o której mówiłem, że to ingeruje w działalność. Pan burmistrz teraz chce wydłużyć te godziny, żeby ta niesprzedawanie alkoholu, żeby nie było aż tak ingerujące, ale wciąż to niektóre sklepy może dotyczyć, bo jest swoboda działalności gospodarczej. Każdy mały sklepik mógłby stwierdzić, że od jutra prowadzi sklep do północy i to byłoby dla niego uciążliwe, więc znowu tworzymy prawo pod konkretne przypadki, nawet pod konkretne sklepy, żeby je wyłączać spod tego zakazu. Natomiast martwi mnie, że właśnie w tak ważnym aspekcie takim, który nie jest, bo wiem, że często podczas obrad były długie debaty na takie tematy jak nazwa ulicy, etc. Natomiast tutaj ingerując, przeprowadzamy konsultacje w terminie wakacyjnym, które trwają 9 dni, gdzie odzew społeczności jest praktycznie znikomy, bo skoro udział w konsultacjach bierze 41 osób, z czego wychodzi, że tylko dwa głosy są ważne. No i pan burmistrz mówi, że przytłaczająca większość była za, no ale to wciąż są dwa głosy, a tak. Uważam, że nie powinny tak wyglądać konsultacje społeczne, nie powinna tak wyglądać demokracja, że mieszkańcy nawet najprawdopodobniej nie wiedzieli o tym, że takie konsultacje są przeprowadzane, bo nie ukrywajmy, 41 wszystkich oddanych głosów to jest porażająco mała ilość oddanych głosów. Więc pani przewodnicząca, konkludując, ja po pierwsze chciałbym, bo pan burmistrz ma w sumie dobrą inicjatywę, żeby te godziny wydłużyć z 22 do 23. Ja byłbym za tym, żeby w ogóle wydłużyć do godziny 23.30, bo są sklepy, tak jak pan burmistrz wymienił z nazwy tutaj market z chrząszczem w nazwie, to ten market funkcjonuje do 23.30, jeśli się dobrze orientuję. I uważam, że im dłuższe godziny, tym lepiej. Plus mam ten wniosek mój o to, żeby uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny i pan burmistrz odniesie się do pana uwag. Szanowny panie, ma pan rację, to jest uchwała pod konkretny przypadek o spożywaniu alkoholu i zakłócaniu spokoju na starym rynku. Debatowaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, czyli 4-5 lat temu. To nie jest też pierwsze narzędzie, które proponuję do rozwiązania tej sprawy.
odbieraliśmy koncesję w przypadku tego punktu, no, znalazł się członek rodziny, który tą koncesję wziął na siebie, no i jest to taka zabawa w kotka i myszkę, także absolutnie nie można powiedzieć, że przedsiębiorca nie jest świadomy skali patologii, którą wywołuje w przestrzeni publicznej. Gdyby tylko można było z nim rozmawiać i gdyby tylko zależało mu na rozwiązaniu problemu, który sam generuje, z pewnością nie trzeba by się było posuwać do tak radykalnych rozwiązań. Natomiast w tym przypadku, tak, ma pan rację, bardzo chcę, aby ci konkretni przedsiębiorcy, którzy funkcjonują na starym rynku, przestrzegali porządku prawnego. Niczego więcej. Gdyby tego porządku przestrzegali, gdyby zależało im na porządku wokół własnych obiektów, nie musielibyśmy podejmować takich rozwiązań. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy utrzymywać tą patologię aż do końca roku, bo jednak jest to patologiczne zachowanie i niezgodne z prawem, więc minimalny termin wydaje się wystarczający. Natomiast same konsultacje prowadzone były w terminie 21-30 czerwca, czyli jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę bardzo, panie radny. Panie burmistrzu, też pamiętam, rozmawialiśmy o tym, bo też na początku kadencji, tak jak wskazywałem argumenty, miałem okazję nawet mieszkać w mieście, gdzie ten zakaz nocnej sprzedaży alkoholu funkcjonował. Natomiast tak jak też mówiłem, jest kilka wątpliwości właśnie co do tego czasu, tak, że to może też uderzyć w innych przedsiębiorców, na przykład jeżeli chodzi o osiedle centrum, ulica Lecha Falandysza jest taką graniczną, że prawa strona będzie objęta tym zakazem, lewa strona nie. I tak jak mówiłem, jeżeli dany przedsiębiorca stwierdziłby, że chciałby otworzyć taki sklepik, no, istnieją sklepy, które są czynne nieco dłużej, załóżmy do pierwszej godziny, a tak, to jednak to może mieć znaczenie. Plus jeszcze jest akurat ten wskaźnik, że w sumie tuż poza osiedlem centrum też jest stacja benzynowa, gdzie alkohol można nabyć. I teraz pytanie, czy nie sprawimy problem mieszkańcom tej części Radzymina, którzy mieszkają za ulicą Głowackiego, może tam pewna część się przenieść, mówiąc kolokwialnie. Natomiast też chciałbym wskazać, że ograniczenie możliwości zakupu alkoholu uważam, że powinno być absolutnie ostateczną bronią. Ja przyjmuję te argumenty i bardzo się cieszę, jeżeli były prowadzone takie działania jak odebranie koncesji, a tak. Natomiast ja uważam, że prawo powinno być przestrzegane i najpierw powinno wyjść się z takim prawem, który by sankcjonował zakaz spożywania alkoholu w danym miejscu. Z tego, co się orientuję, nie było żadnej uchwały Rady Miejskiej, która by zakazywała spożywania alkoholu w tych konkretnych miejscach publicznych, jak na przykład okolice skweru Stary Rynek. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek, jakakolwiek Rada Miejska uchwaliła zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym w danym miejscu. Tu akurat prawo jest dosyć nieostre. Ja jestem przeciwnikiem spożywania alkoholu w miejscu publicznym, natomiast uważam, że nie powinniśmy zachowywać się jak barbarzyńcy, jak pan pomyślał, że słowa patologia, to już w ogóle. Natomiast nawet przykład wojny na Ukrainie, czy czegoś bardzo poważnego jak wojna, pokazuje, że jednak pewien poziom zawsze trzeba trzymać, nieważne czy walczymy z najgorszymi barbarzyńcami. Tak? Dlatego ja uważam, jeżeli pan burmistrz ocenia pewne zachowanie jako patologiczne, to uważam, że powinien pokazać klasę, że pewnymi uchwałami sugerować uchwały Radzie Miejskiej, które by najpierw zakazywały spożywania, przestrzegać potem te prawa i jako broń ostateczna zakazywać sprzedaży nocnej alkoholu w dosyć dużym obszarze Radzymina. Dziękuję. Dziękuję panie Przemysławie. Ustawa jest taka, która mówi o tym, że nie spożywa się alkoholu w miejscach publicznych i Rada Miejska nie musi podejmować takiej uchwały. Pani Przewodnicząca, który artykuł? Alkoholu w miejscach. Może pani poprosić pana mecenasa o pomoc? Tak, pan mecenas już szuka odpowiedniego paragrafu w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Już jest pan gotowy, panie mecenasie? Bardzo proszę. Szanowni państwo, artykuł 14 ustęp 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów. Więc ten zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych to jest zakaz ustawowy, to nie Rada o tym decyduje, że nie można i to jest wykroczenie, które podlega karze. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz Chaciński chciał jeszcze coś powiedzieć, tak? Nie? Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Brodziak jeszcze się zgłosił do dyskusji. Proszę, panie Marku. Panie Marku, słyszy nas pan? Pan Marek Brodziak. No nie mamy połączenia z panem Markiem Brodziakiem. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem tej uchwały? Nie widzę, to przechodzimy do głosowania. Głosujemy najpierw autopoprawkę, czyli wniosek o zmianie godzin, ale zamknęłam dyskusję już, przechodzimy do głosowania nad wnioskiem, więc... Pani Przewodnicząca, chciałbym zaznaczyć, że mój też jest drugi wniosek o wydłużenie do godziny 23.30. Tak jak powiedziałem, jeden ze sklepów funkcjonuje do takich godzin. Jeżeli pan burmistrz wychodzi z założenia, że do 23.00, że ze względu na to, że są pewne sklepy, których to utrudni, to ja wnoszę moją poprawkę o to, mój wniosek formalny dotyczy tego, żeby wydłużyć do godziny 23.30. Dziękuję. Tak naprawdę mówiąc o tym, nie powiedział pan, że zgłasza pan wniosek formalny, albo ja tego nie wychwyciłam, ale pana wniosek jest dalej idący, więc przegłosujemy wniosek pana radnego Przemysława Śledzia o wydłużeniu do godziny 23.30. Proszę państwa radnych o oddanie głosów, kto jest za wnioskiem pana Przemysława, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Elżbieta Wołynko, jestem przeciw. Dziękuję. Podaję wyniki głosowania. Za wnioskiem pana Marka pana Przemka 4 głosy, przeciw 13 i 4 głosy wstrzymujące się. Ale jeszcze pani Ela Wołynko przeciw, czyli 13 głosów. Czyli nie przeszedł pana wniosek, panie Przemku. Przechodzimy do głosowania autopoprawki zgłoszonej przez pana burmistrza i proszę państwa radnych o oddanie głosów, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Elżbieta Wołynko, jestem za. Dobrze, dziękuję pani Elu. Pani Agnieszka Grabucka ma problem z decyzją. Okej, dobrze, ale proszę coś zdecydować, pani Agnieszko. Dobrze, podaję wyniki głosowania. 19 głosów za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący się. Bardzo dziękuję. Autopoprawka została przyjęta pana burmistrza i przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę państwa radnych o oddanie głosów, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję pani Elu. Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz gminy Radzymin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Załubice, gmina Radzymin, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 130/15 o powierzchni 120 metrów kwadratowych na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie dróg. Paragraf drugi. Wykonanie burmistrza powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pan burmistrz? Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowni państwo, jest to fragment drogi, którą część z państwa miała obserwować podczas Komisji Infrastruktury, drogi prowadzącej do cmentarza w Załobicach. Kolejna uchwała jest z nią powiązana, bo to jest z kolei uchwała o wyrażeniu zgody na zakup tej drogi. Jeśli podejmiecie państwo obie te uchwały łącznie pozytywnie, wówczas możliwe będzie stanięcie do aktu notarialnego i poszerzenie drogi do cmentarza, co jest istotne, ponieważ ta droga jest w tym miejscu bardzo wąska, a ruch generowany przez nekropolię jest, może nie każdego dnia, ale zwłaszcza w dni świąteczne, w niedzielę, w okolicy Wszystkich Świętych, bardzo, bardzo istotne. Dziękuję panie burmistrzu. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję pani Elu. Podaję wyniki głosowania. 18 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz gminy Radzymin prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Nowe Załobice gmina Radzymin stanowiących działki ewidencyjne numer 461, 465 o łącznej powierzchni 1423 m² na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie dróg. Paragraf drugi. Nabycie nieruchomości opisanej w paragrafie pierwszym nastąpi ze środków na zakupy inwestycyjne. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała numer 538/2021 2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z 15 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie burmistrzu, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, Wysoka Rado, tak jak wspomniał przed chwilą burmistrz Chaciński, jest to kontynuacja wcześniej podjętej uchwały. Dotyczy tych działek, które zostaną wykupione pod drogę publiczną. Tą samą uchwałą uchylamy tę sprzed 10 miesięcy, gdzie wszystkie te działki były przewidziane do wykupienia z uwagi na prowadzone negocjacje z właścicielami i deklaracją mieszkańca, że jedną część chce przeznaczyć nieodpłatnie, pozostałe odpłatnie, należało uchylić tamtą uchwałę, a te działki rozbić na dwie odrębne uchwały. Dziękuję panie burmistrzu i udzielam głosu pani Agnieszce Kacprzak. Dziękuję bardzo. No właśnie, panie burmistrzu, ja w nawiązaniu do tego, co pan powiedział, bo nie za bardzo rozumiem, która część jest odpłatna, która nieodpłatna, bo są dwa takie same rysunki. Czy nieodpłatnie to jest taka wąziutka droga pośrodku tych zewnętrznych działek. Z uwagi na to, że to jest bardzo wąziutka działka, ona na tej skali jest niewidoczna. I stąd jak gdyby te załączniki dla państwa mogą wydawać się identyczne. Ta wąska część to jest, ja nie wiem, czy nawet to ma metr szerokości, to nawet chyba ma dużo mniej. Nie ma metr szerokości, bo to jest powierzchnia ilu metrów? Nie pamiętam. 120 metrów na długości pewnie około 400 albo 500, także to jest 20 centymetrów pewnie, tak, szerokością. Tak została podzielona ta działka, więc tego po prostu nie widać na tej skali, tak? Natomiast nabycie, w sumie to poszerzenie następuje o 2-3 metry?
nie pamiętam w tej chwili wartości. Natomiast też to było moje pierwsze pytanie, natomiast przy tej długości działki tych 20 cm po prostu no, nie byliśmy w stanie pokazać, natomiast to oczywiście też na komisji ustnie wyjaśniliśmy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Proszę o oddanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję Pani Elu. 19 głosów za, przepraszam, 20 głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. Uchwała numer kolejny Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od przedsiębiorstwa wód i kanalizacji spółka ZOO z siedzibą w Radzyminie na rzecz gminy Radzymin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radzyminie obręb 0201 stanowiącej działkę ewidencyjną numer 18/2 o powierzchni 26 m² na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie dróg. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, tutaj mówimy o przejęciu od przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji niedużej działki, takiego trójkąta właściwie niewielkiego, który wiąże się, jest przeznaczony w miejscowym planie pod drogę publiczną. To jest okolice, znaczy ulica Batalionów Chłopskich, okolice wybudowanej niedawno otwartej strefy aktywności w pobliżu działki, która jest w tej chwili wystawiona na sprzedaż. Dziękuję. Czy są do pana burmistrza jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję bardzo, pani Elu. 21 głosów za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin obręb Ruda. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej numer 164 na odcinku od działki ewidencyjnej numer 114/1 do działki ewidencyjnej numer 85/12 położonej w miejscowości Ruda, gmina Radzymin, nadaje się nazwę Floriańska. 2. Przebieg drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, przedstawia załącznik graficzny do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Pan burmistrz Dobrzyniecki zabierze głos. Tak. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, przedstawiona uchwała zawiera fragment drogi wewnętrznej, tak zwanego bypassa we wsi Ruda. Przedmiotowa nieruchomość jest we władaniu gminy Radzymin i powiatu wołomińskiego. W związku z wnioskiem społeczności strażackiej, druhów strażaków, aby nadać nazwę tej drodze patrona świętego Floriana, żeby nazwa floriańska została przez państwa nadana. I to tyle właściwie. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosów, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję pani Elu.
Podaję wyniki głosowania. 21 głosów za. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin Obręb Nadma. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na części działek ewidencyjnych numery 1623, 366/2, 365/11, 364/2, 385/2, 386/2, 397/2, 398/2, 399/2, 400/2, 401/2, 402/2, 403/2, 405/2, 406/2, 407/2, 408/2, 1468/2 położonych w miejscowości Nadma, gmina Radzymin, nadaje się nazwę ulicy Techniczna. Ustęp drugi. Przebieg drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, przedstawia załącznik graficzny do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Rozumiem, że też pan burmistrz Dobrzyniecki zabierze głos. Projekt zawiera działki drogowe będące własnością gminy Radzymin. Nieruchomość drogowa przebiega przez tereny przemysłowe. Nazwa ulica Techniczna wpisuje się jak gdyby w specyfikę czy charakter tego terenu. Dziękuję panie burmistrzu. Mam nadzieję, że urządzenie ulicy będzie, tej drogi nie będzie tylko techniczne. Będzie to zapewne w tym samym trybie, co ulica logistyczna, czyli we współpracy. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Ulica techniczna na wielu fragmentach już istnieje. Ona została wykonana jako jedna serwisowa trasy S8. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś zapytania do panów burmistrzów? Nie widzę. Przepraszam. Takie pytanie, już nie będę się zgłaszać. Dokąd prowadzi ta ulica techniczna? Bo nie mogę znaleźć na mapie. Donikąd. To jest jezdnia, która zaczyna się przy węźle Wołomin, przy skrzyżowaniu ulicy Kozłówek z przyszłą drogą na Wojewódzką 631 i biegnie na północ wzdłuż trasy S8 można powiedzieć, w kierunku miejscowości Ciemne, natomiast nie dochodzi do tej miejscowości. Ona obsługuje te tereny przyległe, niezalesione, bo jest do pewnego miejsca jest teren protekcyjno-usługowy, a później zaczyna się las. No i przez ten las już ta droga nie idzie. No właśnie, bo wiedziałam, że ona jest i na mapie też jest, ale do żadnej innej drogi nie dochodzi. Czy jest w ogóle jakaś w planie połączenie tej drogi technicznej z jakąś główniejszą w gminie Radzymin? Nie sądzę, żeby to było w czyimkolwiek interesie, dlatego że w Nadmie, w tym miejscu mamy tereny protekcyjno-usługowe i taki układ drogowy zachęca wszystkich przyszłych inwestorów do komunikowania się przez węzeł Włomin z trasą S8, a na północy, w Ciemnym, w tym miejscu mamy zabudowę mieszkaniową. Przedłużanie tego układu komunikacyjnego zachęcałoby z jednej strony jakieś cięższe pojazdy do wjeżdżania w strefę zabudowy zwartej, zabudowy mieszkaniowej, bo to będą okolice ulicy Wygodnej. Natomiast mieszkańcy Piłsudskiego mają wiarę dobry dojazd do trasy S8, bo to jest, no nie wiem, 500 metrów, 700 może do węzła, także myślę, że nie ma sensu ani trzebić lasu, ani mieszać obu tych funkcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosu. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję pani Elu. Podaję wyniki głosowania. 21 głosów za. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin Obręb Cegielnia. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych numer 289/7, 289/9, 290/5, 290/6, położonych w miejscowości Cegielnia, gmina Radzymin, nadaje się nazwę ulica
Jana Karskiego. Ustęp drugi. Przebieg drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, przedstawia załącznik graficzny do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rady Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I też poproszę pana burmistrza Dobrzynieckiego o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, przedmiotowa uchwała dotyczy działek wydzielonych już pod drogę publiczną, która jest własnością gminy Radzymin. Ta ulica w przyszłości po wydzielaniu dalszych działek będzie oczywiście kontynuowana. Z uwagi na to, że podczas komisji pan radny Marek Brodziak życzył sobie odczytanie życiorysu pana Jana Karskiego, i jak mniemam, pewnie dalej to podtrzymuję, mimo że nie widzę, to może jeśli pani przewodnicząca pozwoli, ja odczytam życiorys patrona, któremu państwo dedykujecie tę ulicę. Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski, pseudonim Witold, ukończył prawo i dyplomację na Uniwersytecie Lwowskim oraz Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął karierę dyplomatyczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przyczynił się do budowy struktur Polskiego Państwa Podziemnego i funkcjonowania tej największej w okupowanej Europie organizacji polityczno-wojskowej. W 1942 roku Karski przekazał informacje o eksterminacji Żydów zachodnim sojusznikom. Osobiście dostarczył szczegółowe raporty, jako naoczny świadek zaapelował do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Antoniego Edena, przedstawicieli brytyjskich mediów, o podjęcie działań mających na celu powstrzymanie Holokaustu. Rozmowy Karskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a interwencja aliantów nigdy nie nastąpiła. Po wojnie Jan Karski pozostał w Stanach Zjednoczonych, nie mogąc wracać do komunistycznej Polski. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Georgetown przez 40 lat wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu w tamtejszej School of Foraging Services, kuźni amerykańskiej elity dyplomatycznej. W 1982 roku Jerozolimski Instytut Yad Vashem przyznał Karskiemu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w 1994 roku rząd Izraela oraz rodzinne miasto Łódź przyznały mu honorowe obywatelstwo. W 1995 roku Jan Karski otrzymał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy Order Orła Białego, a 29 maja 2012 roku prezydent Barack Obama odznaczył go pośmiertnie prezydenckim medalem wolności, największym amerykańskim odznaczeniem cywilnym. Nadanie nazwy przedmiotowej drodze ma na celu uściślenie oczywiście danych adresowych dla budynków znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach. Dziękuję panie burmistrzu. Marek Brodziak, przepraszam, nie wiem czy mnie słychać teraz, bo... Tak, słychać panie Marku, wcześniej pana nie było słychać, chociaż no zgłoszą się pan dyskusji. Próbowałem, ale okej. Temat został przegłosowany, nie mogłem się wypowiedzieć. Mniej jednej chciałem spróbować wykorzystać tą szansę sprawdzenia, czy się słyszymy i się widzimy, i podziękować panu burmistrzowi za odczytanie życiorysu na tej ulicy. Tak jak powiedziałem na komisji, cieszę się, że podejmujemy również takie uchwały i nadajemy nazwy ulicom, których są patronami z nami Polacy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Proszę państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję pani Elu.
Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Radzymin. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych numery 54/16, 55/15 położonej w Radzyminie, obręb 0203, nadaje się nazwę Krzywa. Ustęp drugi. Przebieg drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, przedstawia załącznik graficzny do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I ponownie poproszę pana burmistrza Dobrzynieckiego. Krótko. Przedmiotowe działki są własnością gminy Radzymin. To jest część dłuższej oczywiście drogi i proponowana nazwa Krzywa pasuje do ulicy Prostej, która jest prostopadła do Krzywej. Jak widać na załączniku graficznym, ulica jest krzywa. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję bardzo. Podaję wyniki głosowania. 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała o nadaniu nazwie ulicy została podjęta. Kolejna uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin, obręb Ruda. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej numer 302/39 położonej w miejscowości Ruda, gmina Radzymin, nadaje się nazwę Cyraneczki. Ustęp drugi. Przebieg drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, przedstawia załącznik graficzny do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Panie burmistrzu Krzysztofie Dobrzynieckim. Tym razem jest to droga prywatna. Wszyscy właściciele sąsiednich nieruchomości złożyli wniosek o nadanie ulicy nazwy Cyraneczka. Jest to gatunek kaczki. Informacyjnie tylko, szanowni państwo, w projekcie uchwały już później sprostujemy, czy uaktualnimy podstawę prawną. Chodzi o dziennik ustaw przywołany przy ustawie o drogach publicznych. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie? Jest pani Ewa Wnuk. Bardzo proszę, pani radna Ewa Wnuk. Dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć, gdzie zlokalizowana jest ta ulica, ponieważ ten załącznik tak naprawdę nie zawiera żadnych informacji konkretnych. Panie burmistrzu. Jeśli pani pozwoli, bo oczywiście jest w Rudzie, tak? Ale spróbuję ją podświetlić. Jeśli się to połączy, to pokażę ją na mapce, dobrze? Bardzo prosimy, panie burmistrzu. Proszę o chwilę cierpliwości.
bo pan burmistrz musi się przełączyć. O, już widzimy. Nie wiem, czy państwo, którzy jesteście zdalnie, czy widzicie? Bardzo proszę. Nie wiem, straszne pogłosy tutaj. Ewa Wnuk, czy widać tę mapkę? Nie widzę, dlatego poproszę o komentarz, gdzie mniej więcej jest droga jest zlokalizowana. Droga zlokalizowana jest prostopadle od ulicy Borkowskiej. No i nie dochodzi do bo to jest Wróblewskiego, tak, panie burmistrzu? Tak, ona nie dochodzi. Jest prostopadła od Borkowskiej i zmierza ku ulicy Promiennej i tym samym do ulicy Wróblewskiego. Dziękuję. Mam nadzieję, pani Ewo, że troszeczkę pani to pomogło i mniej więcej pani wie, gdzie jest zlokalizowana ta ulica. Dziękuję, panie burmistrzu. Czy są jeszcze... Ja tylko może dodam, będzie łatwiej, między Truskawkową a Jagodową. No też ładne nazwy. Jagody i truskawki będzie zjadała cyraneczka. Dziękuję, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie nazwy tej ulicy? Nie widzę. Poproszę o przygotowanie systemu do głosowania. I bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję, pani Elu. Agnieszka Krawucka, jestem za, ale mam problemy techniczne. Pani Ewa Wnuk. Pani Ewa Wnuk już oddała głos. Pan Przemysław Śledź. Podaję wyniki głosowania. 20 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ciemne w rejonie ulicy Wołomińskiej na terenie gminy Radzymin. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ciemne w rejonie ulicy Wołomińskiej na terenie gminy Radzymin. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 598/43/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ciemne w rejonie ulicy Wołomińskiej. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No i cóż, proszę pana burmistrza Dobrzynieckiego, tak? Tak. To bardzo proszę, panie burmistrzu, o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały ma charakter porządkujący. W marcu podjęliście państwo uchwałę celem dokonania korekty układu drogowego jednej z dróg prostopadłej do ulicy Wołomińskiej. W tym projekcie uchwały proponujemy państwu rozszerzenie zakresu pracy tamtej uchwały o ulicę Wołomińską. Ulica Wołomińska od pewnego czasu stała się drogą powiatową. Na tej ulicy prowadzona jest również, projektowana jest ścieżka rowerowa od Radzymina w kierunku z granicą gminy Wołomin. Projekt
Zridowski przewiduje mniejszą ingerencję w nieruchomości prywatne niż to zakłada obecnie plan miejscowy, mieści się w istniejących rozgraniczeniach działek po prawej stronie jadąc do Wołomina, bo to głównie o tę część chodzi. W związku z tym, iż nie ma potrzeby ingerowania w nieruchomości mieszkańców, co wiązałoby się później z wypłatami odszkodowania, proponujemy Państwu podjęcie tej uchwały celem zawężenia ulicy Wołomińskiej do parametrów zgodnych z projektem Zridowskim. Jednocześnie pozwoli to zmienić linię zabudowy, która obecnie przebiega przez budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem, jak również ten skwer, na którym znajduje się czerpalnia wody w Ciemnem, a na którym projektowany jest obecnie park wiejski zgodnie z decyzją zebrania sołeckiego. Zdjęcie z tych zabudów linii zabudowy pozwoli nam w lepszy sposób również planować rozbudowę tej placówki. Dodatkowo dwa ronda, które powstają, jedno przy ulicy Piłsudskiego, drugie przy skręcie na Janków Stary, również nie ingerują tak mocno jak plan miejscowy, pozwoli to uwolnić czy też zwolnić mieszkańcom ten teren z zajęcia w planie pod drogi. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Agnieszka Krawucka. Dziękuję. Panie burmistrzu, korzystając z okazji, że jesteśmy przy tym, przy uchwale zagospodarowania przestrzennego, czy mógłby pan pokazać nam te lokalizacje, dwie, które są planowane pod przeniesienie ujęcia wody? Obecnie ujęcie wody znajduje się tutaj, gdzie mój kursor, tak? Czy państwo widzą? Jedna z lokalizacji planowanych z tyłu za boiskiem to jest ta lokalizacja, a lokalizacja na ulicy Piłsudskiego w okolicy wiaduktu to jest ta lokalizacja. Obie lokalizacje znajdują się w około 300 metrów maksymalnie od istniejącej lokalizacji, więc nie jest to jakaś radykalna zmiana. Ale tam chyba nie ma dojazdu do tamtej za szkołą, tam nie ma ulicy. Gruntowy dojazd jest, a przy lokalizacji na Piłsudskiego, która dla mnie jest priorytetowa, jest fajna, bywa asfaltowana zatoczka. Tak, ja tutaj tak. Tutaj z ekonomicznego punktu widzenia, no to na Piłsudskiego jest lepsze, bo tam nie ma jak dojechać, trzeba by było wykonać drogę. Wyniki badań wody, tak? Zdecydowanie bardziej wolałbym tą przy Piłsudskiego, bo tam nie mam potrzeby inwestycji w infrastrukturę, tak. No ale to badania wody decydują, która lokalizacja jest lepsza. Dobrze, dziękuję. Obie są na tyle blisko obecnego ujęcia, że to teoretycznie woda powinna być bardzo zbliżona, bo w całej miejscowości Ciemne warunki, znaczy w całej, no może nie na Wawrzyna, tak? Natomiast tutaj w tych okolicach generalnie ujęcia cechują się dobrą i smaczną wodą, więc i jedno i drugie miejsce znajduje się w okolicy takiej, której teoretycznie powinny być bardzo zbliżone warunki wodne. To panie burmistrzu, jak pan będzie miał te badania, to prosimy o jak gdyby przedstawienie nam tych badań, bo ja nie ukrywam, że mi też jest żal tego ujęcia w Ciemnym. Porozmawiamy o tym w kuluarach. Dlaczego w kuluarach?
Jak porozmawiamy, to się pani przekona. Tak, już jest, dziękuję. A już są zlecone. Ale rozmawiamy publicznie. Panie burmistrzu, a już są zlecone badania w tych ujęciach? Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi te badania. Dobrze, dziękuję bardzo. I o głos poprosił pan przewodniczący Wiesław Solarz. Tak, no temat dotyczący wody w Ciemnym jest dla nas bardzo chyba ważny i ten temat już jest razem z nami przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Ja myślę, że to mieszkańcom nie do końca może zależy na miejscu, które jest, a też myślę, że też nie jest wcale złe, tylko chyba bardziej chyba chodzi o to, że ta woda jest bardzo, bardzo dobra. I myślę, że na tym no, powinniśmy się bardziej skupić, że jeżeli byłaby szansa, żeby dalej właśnie z tego źródła tą wodę no, czerpać, czy ona będzie 10 metrów dalej, czy będzie 100 metrów dalej, ale żeby właśnie była ta woda, myślę, że to chyba no, głównie chodzi o to, bo ujęć takich wody u nas w mieście jest kilka, takich ujęć indywidualnych, nie ma ich dużo, też o to trzeba no, zadać, bo sytuacja w świecie, w Polsce i w ogóle jest bardzo, bardzo trudna, więc takie indywidualne no, ujęcie niezależne od, no, od wodociągu jest ważne. Ale tu chyba głównie chodzi o tą wodę, więc o jakość wody. Tutaj ten temat był już no, omawiany wcześniej. Ja myślę, że o to no, powinniśmy no, zadbać, żeby jakość tej wody była jak najbardziej no, zbliżona, ale nie żeby była ta właśnie woda, również w tym nowym miejscu. To może umiecie oligocenskie, bo wtedy jest głębiej. No, to może chwilę historii. Tak, tutaj woda, wielu geologów odnajduje się podczas takich dyskusji, natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz, władzy nie mamy. Mieliśmy ujęcie oligocenskie. Ujęcie w Ciemnym nie jest oligocenskie. Ujęcie w Ciemnym jest... No ja wiem, dlatego proponuję o rozważenia ujęcia oligocenskiego, bo to jest ponad 100 metrów, a ta jest na 106. Tak, ujęcie oligocenskie w Radzyminie mieliśmy. To jest ten sam pokład wodonośny, który byłby tutaj. I to nie jest woda, ona się nie cieszyła taką popularnością jak woda w Ciemnym. Jakość wody oligocenskiej, która teoretycznie powinna być lepsza, no nie była smakowo wybierana przez mieszkańców, którzy mieli możliwość wyboru pobierania wody w Ciemnym i z ujęć oligocenskich w Radzyminie. Dobrze, bardzo dziękuję panie burmistrzu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak, Elżbieta Wołynko. Bardzo proszę panie Elu. Chciałabym powiedzieć, że ujęcie takiej wody powinno być jak najdalej od szkoły, dlatego że podjeżdżają tam różne samochody, różne osoby, a są dzieci szkolne, które wybiegają na boisko. Jest to tak dostęp do tych dzieci otwarty, że a czasy są takie no, nieciekawe. Każdy może tych dzieci tam zwerbować do siebie. Nauczyciele mają problem, bo ciągle muszą chodzić, dyżurować przy tej pompie, żeby nikt się nie zbliżał do dzieci. Także ja uważam, że ujęcie tej wody powinno być jak najdalej od szkoły. Bardzo dziękujemy pani Elu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu uchwały o... Marek Brzeżak. Proszę bardzo, panie radny, oczywiście. Zgłosiłem się tam za pomocą aplikacji, ale jak nie, no to nie widać mnie, no to przepraszam. Ja jedno słowo na temat wody. Ja również się zgadzam z panią Elżbietą Wołynką, że no, lokalizacja tego ujęcia przy szkole jest nie jest najlepszym pomysłem. Kibicuję tej lokalizacji, o której mówił pan burmistrz, czyli gdzieś tam pod trasą S8, tym bardziej, że tam właściwie nakładów nie potrzeba dużych, żeby otworzyć coś takiego albo przygotować teren, może tak, żeby tam bezpiecznie można było nabrać tej wody. Natomiast mam pytanie, jeżeli chodzi o samą uchwałę, ponieważ i mapę, i załącznik graficzny, który jest częścią tej uchwały, mianowicie chodzi mi o, pan burmistrz tutaj mówił, że to jest uchwała spowodowana tym, żeby zwęzić drogę, która teraz jest drogą powiatową, natomiast ja mam pytanie, jeżeli chodzi o przedłużenie ulicy Wołomińskiej, tam jest taka fajna działka, chyba 291 ona się nazywa, prosta jak strzała, biegnie gdzieś tam w stronę Jankowa. Czy mógłbym się dowiedzieć, co to jest po pierwsze za droga, czy ona, za działka, czy ona stanowi jakiś element,
który może stanowić drogę w przyszłości, albo są takie plany, żeby ją wykorzystać? To jest pierwsze pytanie. A po drugie, czy tylko i wyłącznie chodzi o regulację stanu tej drogi i zawężenie jej? Ponieważ no, ten obszar, który jest wskazany w projekcie tej uchwały, no, jest znacznie większy. Wydaje mi się, że tam oprócz tego jeszcze są inne powody, żeby przystąpić do tego, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli są takie powody, to po prostu chciałbym o nich wiedzieć. Dziękuję bardzo. Obszar przystąpienia dochodzi do tej drogi równoległej z ulicą Wołomińską i dlatego tak daleko sięgamy, żeby nie robić takiej szatkownicy, takich zębów, bo najprościej i najłatwiej iść po granicach granicach działek albo funkcji. No, w sytuacji, gdybyśmy, bo niektóre działki mogą się, no, strasznie duży ząb tam by wyszedł w tym miejscu, a później rozliczanie kwestii różnych parametrów zgodnie z funkcjami i różnymi zapisami z różnych obowiązujących tam planów miejscowych stanowiłoby pewną trudność. Nie za bardzo tylko wiem, o której działce pan radny pytał, 291? Jeszcze raz, jeżeli pan spojrzy na załącznik graficzny, to przedłużenie ulicy Wołomińskiej przez działkę bodajże pana Gołębieskiego i no, wprost w las, taka działka dosyć udająca się wręcz drogą, tak? Ta działka tutaj przez skrzyżowanie Piłsudskiego, Wołomińskiej i posesji pana Gołębieskiego, o której pan mówił, ona jest w tej chwili drogą, gruntową co prawda, i ona łączy Nowy Janków i ulicę Okopową z miejscowością Ciemne z tym skrzyżowaniem. Na razie nie ma planów ani też chyba takiej potrzeby, żeby tę drogę urządzać. Natomiast w ramach projektowania ronda, które w tym miejscu w tej chwili jest projektowane, wylot w tą drogę jest projektowany i się odbywa. Jedna z lokalizacji na tyłach szkoły zakładałaby wykorzystanie fragmentu tej drogi na dojazd właśnie do potencjalnego ujęcia. Dziękuję panie burmistrzu i o głos prosi pani Agnieszka Kacprzak. Proszę bardzo pani Agnieszko. Dziękuję pani przewodnicząca. Jeszcze raz chciałam wrócić do tego ujęcia w Ciemnem. Ja doskonale rozumiem mieszkańców Ciemnego, że to ujęcie jest bardzo problematyczne, ale proszę też zrozumieć mieszkańców Słupna i okolic, że ta woda jest tak dobra, że nie chcieliby, żeby było to ujęcie zamknięte. Jeżeli pan burmistrz deklaruje, że w innym miejscu powstanie, zanim nastąpi zamknięcie obecnego, w innym miejscu powstanie to ujęcie o podobnych parametrach, to bardzo kibicuję temu pomysłowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Agnieszko. Dziękuję pani radnej. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Elżbieta Wołynko, jestem za. Dziękuję pani Elu. 21 głosów za. Uchwała została podjęta. Bardzo państwu dziękuję. Była to nasza, ostatni był to projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 5. Informacje o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Bardzo proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, kilka informacji na temat tyczących się zadań inwestycyjnych. W zakresie Parku Czartoryskiej front prac przeniósł się w tej chwili do głównego zbiornika. Z tarasów domku ogrodnika można obserwować postęp tych prac. Są one bardzo znaczące i wszystko wskazuje na to, że pierwszy kamień milowy zostanie osiągnięty w terminie. To jest do 30 września. Odbędą się wszystkie prace hydrotechniczne. Są one o tyle ważne, że
ewentualne trudne warunki pogodowe na tym etapie mogłyby opóźnić wszystkie kolejne etapy. Natomiast nic na to w tym momencie nie wskazuje. Kolejny kamień milowy to jest zakończenie wszystkich prac budowlanych i jest on postawiony na dniu 31 grudnia. W lipcu uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, na przebudowę Śródmieścia Radzymina. Mowa tutaj o parkach w centrum, mowa o placu Tadeusza Kościuszki. Czekamy jeszcze na projekt branży elektrycznej. Jak tylko będziemy go posiadali, będę ogłaszał postępowanie na przetarg na budowę czy rewitalizację Śródmieścia. Spodziewam się, że nastąpi to we wrześniu. W naszym budynku muzeum trwają końcowe prace przy zalewaniu płyty dennej. To też jest istotny moment, ponieważ wyjście z poziomu zero pozwoli nam, niezależnie od warunków pogodowych, prowadzić dalsze prace w mniej sprzyjających warunkach pogodowych. Trwają także w tej chwili prace przy termomodernizacji ośrodka pomocy społecznej. One powoli dobiegają już końca, natomiast front robót jest bardzo szeroki, jeśli chodzi o budynek C i termomodernizację budynku C przy ulicy Komunalnej. To wiąże się i co jakiś czas będziecie Państwo pewnie obserwowali relokację poszczególnych pracowników z budynku C tutaj do tego budynku lub do budynku B. Jest to oczywiście przejściowe i związane z tymi prowadzonymi pracami. Co ważne, w ramach tej inwestycji w budynku C powstanie winda, co sprawi, że będzie to pierwszy budynek urzędu w gminie Radzymin, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, trwają w tej chwili prace na ulicy Klubowej. One koncentrują się w tej chwili na układaniu galanterii betonowej, układane są krawężniki i wykonywany chodnik. Prace też są bardzo zaawansowane, wykonawcą firma Strawak. Nic nie wskazuje na to, żeby inwestycja miała być przeciągnięta w czasie. Prace trwają także na ulicy Ochorowicza w Radzyminie, gdzie jest wykonana podbudowa, a we wrześniu rozpoczną się na ulicy Prostej. Tam będzie wykonywana kanalizacja deszczowa. Z pewnością będzie to utrudnienie dla mieszkańców i osób dojeżdżających do przedszkola. Trwają także prace na ulicy Kaczyńskiego, zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie. Na pierwszym etapie wykonawca dostał aneks do umowy. Do 31 października powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie inwestycji, czyli w praktyce do końca września zakończyć wszystkie prace na tym etapie. Na drugim etapie prace są mniej zaawansowane, to też wynika z tego, że później się rozpoczęły. No i są też na dużo trudniejszym terenie, zwłaszcza jeśli chodzi o okolice papierni pomiędzy Zawadami a Starym Dybowym. Mamy już przygotowane dokumenty do ogłoszenia wszystkich tegorocznych nakładek asfaltowych, które znajdują się w budżecie, także też we wrześniu takich wydargów możecie się Państwo spodziewać. W międzyczasie uprawomocnił się ZRID na ulicę Szwależerów w Starym Dębowie. To był fragment projektu ulicy Zwycięskiej. Wpłynęło tam jedno odwołanie, które zostało rozpatrzone. ZRID jest prawomocny, co umożliwi pozyskiwanie środków na tą inwestycję. Mamy także prawomocny ZRID na parking parku Jedź na trasie S8. Wydany ZRID, jeszcze nieprawomocny, dla ulicy Strzelców Grodzieńskich i wszczęte postępowanie o wydanie ZRID-u na parking przy PKP i na ulicę Spokojną w Słupnie. Mamy trzy złożone wnioski o dofinansowanie. Mowa o tych dofinansowaniach istotnych wartościowo, bo tych wniosków jest troszeczkę więcej. Są to wnioski na budowę wodociągów w Starych i Nowych Załubicach. W ramach Polskiego Ładu, to w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Polskiego Ładu na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, to jest największy wniosek, bo opiewający na kwotę około 160 milionów złotych i zakłada budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i dróg w Cegielni, w Ciemnym, w Starym Dębowie, w Wiktorowie i w Emilianowie oraz w części Radzymina. Mamy także złożony wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ulicy Ogrodowej na odcinku od Wyszkowskiej do Korczaka. Z takich informacji chciałbym Państwa serdecznie zaprosić. Mamy w tej chwili włożony projekt zmiany studium. 5 września o godzinie 17.30
w formie online odbędzie się dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w studium, a także pół godziny wcześniej, o godzinie 17, konsultacje z mieszkańcami Władysława IV nad przyjętymi rozwiązaniami w koncepcji. Mieszkańcy oczywiście tradycyjnie dostaną zaproszenia na to spotkanie w formie ulotki do swojej skrzynki. I to wszystkie przygotowane przez nich informacje. Jeżeli Państwo będą jakieś pytania w dalszej części, to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to realizacja wniosków z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnych. Proszę bardzo, pani Katarzyna Stokowska. Panie burmistrzu, mam ogromną prośbę, ponieważ na ostatniej sesji zwracałam, prosiłam o wykoszenie pobocza tutaj między ulicą, między mostem a ulicą Mazowiecką w sołectwie Wolica, ponieważ to jest jedyne takie no, w miarę bezpieczne przejście łączące tutaj między Borkami a Wolicą oraz wykoszenie tutaj mostu. I od tamtej pory to nie zostało zrobione. Może trochę te chwasty już przyschły, ale bardzo bym prosiła o oczyszczenie przynajmniej jednej strony, żeby mogli mieszkańcy przejść. Pani, wniosek został przekazany zgodnie z właściwością, czyli do powiatu wołomińskiego, bo to jest droga powiatowa. Czy mogłabym prosić, jeżeli będą przekazywane wiadomości o takiej informacji, że to zostało przekazane, żebym wiedziała na jakim to jest etapie i mogła się odnieść dalej do odpowiedzi do mieszkańców. Dobrze, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu siódmego, wolne wnioski i informacje. I bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Przemysława Śledzia. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać z racji tego, że w Warszawie na ukończeniu już jest budowa linii metra M2 w stronę Brudna, bodajże we wrześniu mają nastąpić odbiory. Chciałbym spytać, czy gmina Radzymin prowadzi jakieś konsultacje z ZTM-em w sprawie ewentualnych zmian na trasie naszego głównego autobusu 738. Pragnę zauważyć, że właśnie przynajmniej jedna stacja z Zaciszy jest nas nieco bliżej, natomiast ja nie znalazłem żadnych informacji, gdzieś tam na stronie ZTM jest wskazane, że są konsultacje, a chciałbym zapytać, czy już jakieś rozmowy na ten temat może były prowadzone. Dziękuję. ZTM nie planuje zmian dla linii 738 w związku z otwarciem metra na Targówku. Zacisze rzeczywiście jest stacją bliższa, natomiast nie ma tam infrastruktury i nie jest budowana w tej chwili infrastruktura w postaci dużej pętli autobusowej, a i dojazd do Zacisza nie jest pewnie tak dobry infrastrukturalnie jak ulica Trocka. I przynajmniej ta linia, tak jak inne, takie kimareckie linie, mają nie być skracane do ulicy Trockiej. Bezpośrednie okolice tylko Ząbki zostaną skierowane, linie z Ząbek zostaną skierowane do przystanku, do stacji na Kondratowicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Głos przekazuję panu radnemu Wiesławowi Solarzowi. Panie burmistrzu, wspomniał pan, że będą prowadzone konsultacje dotyczące ulicy Władysława IV. Czy to chodzi o ten projekt? Który... Tak, mówimy o projekcie. To będzie początek szeregu konsultacji, ponieważ kilka projektów jest na etapie takim, w ramach którego no, mamy już co pokazać. Mamy wersję koncepcji, która nam odpowiada. Czas, żeby to mieszkańcy się na jej temat wypowiedzieli. Mowa oczywiście o koncepcji projektu Władysława IV Zielnej. Projekt właśnie, potwierdził termin. Chodziło mi również o to, żeby była jeszcze ta ulica Zielna. Tak. To skrót myślowy z mojej strony. Natomiast koncepcja obejmuje Władysława IV i Zielną. Projektant potwierdził w piątek możliwość zadziewania takiego spotkania, także ja ze swojej strony też dość szybko zaproszę mieszkańców i no i oczywiście wszystkich zainteresowanych, dlatego też Państwu wszystkim mówię, bo wielu z Państwa jest tym tematem zainteresowana. Chodziło właśnie mi jeszcze o tą zieloną jeszcze mam i ten temat dotyczy tego takiego właśnie projektu, który teraz się tworzy dotyczącego ulicy Nowej, aby objął on dwie rzeczy, aby objął on tutaj temat związany z programami, z
zwalniającymi, w związku z tym, że projekt ten jest bardzo, bardzo okrojony, a dotyczy tylko i wyłącznie nakładki asfaltowej na drodze. Chodzi o bezpieczeństwo osób, które się tam będą poruszały, mieszkańców i ruchu na tej drodze, więc mam taką prośbę, aby w tej całej dokumentacji również zawrzeć temat dotyczący właśnie progów zwalniających. To jest jedna kwestia, a drugi temat ująć w zakresie pracy również wykorytowanie części drogi. Chodzi o to, że tam już było parę razy prowadzonych gruzu nasypanego i jeszcze innych i destruktu, i poziom drogi podniósł się dosyć znacznie, więc jeszcze położenie asfaltu to są kolejne centymetry, więc prośba jest, aby w tych pracach również uwzględnić wykorytowanie drogi, albo nie wiem, przynajmniej do poziomu zero, tak jak to było kiedyś. Znaczy, w ramach tego projektu nie nadajemy drodze nowej rzędnej, dowiążemy się do istniejącego poziomu studzienek kanalizacyjnych. Rzędna docelowa jest w projekcie i w ramach tego projektu będziemy wtedy mogli pewne rzeczy bardziej ustalać. W tym przypadku podebranie nastąpi tylko o tyle, o ile warstwa ścieralna i wiążąca będą rzędem koło 80. Chodzi właśnie o to, tak? Aby to, co było do tej pory nasypane, a jest już dosyć wysoka górka, żeby jednak troszkę ją zmniejszyć, więc liczę, że to, co pan mówi, będzie to właściwe. Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Przekazuję głos pani radnej Agnieszce Krawuckiej. Dziękuję. I tutaj w kwestii tych progów, to dobrze by było, żeby one były wyspowe, tak żeby nie wykluczać ewentualnej linii autobusu. Szanowni państwo, w kwestii progów ja się nie odnosiłem, muszę zweryfikować, bo mamy organizację ruchu wydaną w projekcie przebudowy nowej. To jest ważna organizacja ruchu. Nie wiem w tej chwili, nie potrafię na to odpowiedzieć, czy możemy, czy jeśli zmienimy tę organizację nową organizacją, czy tamta pozostaje ważna w kontekście ZRID-u. Sprawdzę to oczywiście i będę w stanie państwu tej odpowiedzi udzielić. Dobrze, dziękuję. Panie burmistrzu, czy sprawdził pan na jakim... Oczywiście, że sprawdziłem. Dziękuję. Pytania nie usłyszałem, ale myślę, że jestem w stanie... Pan czyta mi w myślach zawsze. Postępowanie na budowę radaru prędkościowego jest na etapie w zamówieniach publicznych i będzie to realizowane ze środków już zabezpieczonych w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę o zabranie głosu panią radną Monikę Sztuka-Brzezińską. Dziękuję pani przewodnicząca, słychać mnie? Tak, słychać. Dziękuję za głos. Ja tutaj chciałam się odnieść do tematu ujęcia wody w ciemne. Myślę, że to jest odpowiedni moment i punkt na sesji, żeby się odnieść co do tego tematu. A więc tak, ja bardzo chciałam podziękować w imieniu mieszkańców, uczniów, nauczycieli, rodziców, wszystkich pracowników szkoły za ten trud podjęcia walki w przeniesieniu tego ujęcia, które powoduje ogromny chaos, niebezpieczeństwo i wielki bałagan w centrum tej miejscowości. I tu naprawdę bardzo dziękuję za tą walkę, próbę pomocy przede wszystkim mieszkańcom. To jest wieloletnia ich prośba i za to dziękuję. Dziękuję pani Eli Wołynko za te słowa, ważne słowa, bo naprawdę to, co się dzieje przy ujęciu wody, jak ostatnio dochodzi nawet tam do kradzieży torebek, różnych rzeczy, to jest tłum, w którym najlepiej jest dokonywać takich rzeczy. Jakie wielkie niebezpieczeństwo jest dla naszych dzieci. I za to bardzo dziękuję i myślę, mam nadzieję, żyjemy wszyscy tą nadzieją, że uda się przynieść to ujęcie w bezpieczniejsze miejsce, a wszyscy będą zadowoleni. Mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie, jak również ich dzieci. I to ujęcie tej wody zostanie. I uważam, że ja nie widzę wielkich cudotwórczych działań tej wody. Jest to po prostu czysta, smaczna woda. Studnia głębinowa, jak większość z nas tutaj ma te studnie. I dla nas, jako mieszkańców, to ujęcie wody kiedyś było dla mieszkańców stworzone. Teraz stało się niestety tylko ciężarem i bardzo dziękuję za ten podjęty trud i wysłuchanie głosów mieszkańców. Dziękuję bardzo. To wszystko.
Dziękuję pani Moniko i głos przekazuję pani radnej Ewie Wnuk. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania do pana burmistrza. Mianowicie jedno dotyczy ulicy Nowinkowej. Są zabezpieczone środki finansowe na modernizację. Czy mógłby pan określić, kiedy jest planowany termin realizacji tej inwestycji, czy w ogóle już został ogłoszony przetarg? Panie Ewo, tak jak wspominałem w moich wcześniejszych wypowiedziach, wszystkie tegoroczne nakładki są już przygotowane do realizacji, mają wykonane uproszczone dokumentacje. Ogłoszenia przetargów należy spodziewać się we wrześniu, realizacji do końca roku. Czy tam będzie również oświetlenie? Nie, mówimy o nakładce asfaltowej. Dobrze. A druga sprawa dotyczy do zieleni. No, jak zwykle co roku zabieram głos w tej sprawie, wyrażam dezaprobatę, nie tylko nawet swoją, ale w imieniu mieszkańców, którzy no, ubolewają, że Radzymin wygląda pod tym względem no, nieciekawie, delikatnie mówiąc, kiedy jeździ się po Polsce, to jednak są zadbane miasteczka. I była też prośba, żeby spytała, która to firma wykonuje no, te prace no, takie zbyt opieszale, te ogrodnicze typu wyrywanie chwastów i całą pielęgnację, że efekt jest bardzo mizerny. Panie Ewo, nasadzeń dokonuje firma Duet, natomiast utrzymanie bieżące robimy w tym roku własnymi siłami. Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę o zabranie głosu pana radnego Zbigniewa Jabłońskiego. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie wrócić do uchwały numer 3 i 4, gdzie dotyczyło to miejscowości Nowe Załobice, a konkretnie o poszerzenie drogi w kierunku cmentarza. Ja jako członek Rady Parafialnej, również jako radny, chciałbym Państwu przedstawić może bardziej jasno tą sytuację. Cieszę się bardzo, że przyjęliśmy dzisiaj tę uchwałę, że gmina dołoży do tej drogi 55 tysięcy. Natomiast my jako parafianie, jako mieszkańcy musimy jeszcze zebrać kwotę ponad 71 tysięcy złotych. To nie jest tak, że za 50 parę tysięcy i już będziemy mieli drogę w kierunku cmentarza. Ale z tego miejsca chciałem również bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, który pilotował tą ze mną, szczerze mówiąc, nie chcę się chwalić, ale tą sprawę już gdzieś około 2 lat. Również z tego miejsca chciałem podziękować dla współpracowników panie burmistrzu, czyli zastępcy Krzysztofowi Dobrzynieckiemu, jak i również pani kierownik, pani Ani Bercie, dlatego że spotkaliśmy się właśnie na parafii z radą parafialną, z księdzem proboszczem i właśnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Powiem panu szczerze, że czułem się bardzo dobrze w tym towarzystwie, bo uważam, że to byli ludzie kompetentni. Ja mówię w tej chwili jako mieszkaniec, już nie będę się przyczepiał jako radny, bo nie, natomiast jako mieszkaniec. Potrafiliśmy wynegocjować, mówię potrafiliśmy, bo również negocjowałem jako członek Rady Parafialnej, wynegocjować z właścicielami tego terenu, z gminą, jak i również dla dobra mieszkańców całej parafii. Zaznaczam, że to nie jest droga dla, nie wiem, Jabłońskiego, dla księdza proboszcza, to jest droga dla nas wszystkich mieszkańców. To, co wspomniał pan burmistrz, rzeczywiście powstaje tam ogromny problem w okresie świąt, jak i również przy uroczystościach, chociażby nawet typu pogrzeb. To też jest uroczystość. Natomiast troszeczkę taki niesmak pozostaje. Ubolewam, że koleżanka radna, która jest z tamtej parafii, no, postąpiła jak postąpiła w głosowaniu, natomiast to jest demokracja. I pani miała takie prawo, niech ocenią to mieszkańcy. Jeszcze raz z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim Radzie Miejskiej, bo to od Państwa zależała ta decyzja, że przegłosowaliśmy tę uchwałę. Za to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
O, bardzo dziękuję, panie radny. Zawsze mile posłuchać, jak są podziękowania. I głos przekazuję panu radnemu Piotrowi Rembelskiemu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Państwo radni, jak państwo zauważyliście, na początku sesji pojawiły się tutaj dwie mieszkanki. Były to reprezentantki społeczności Wiktorowa. Jako że nie byłem w stanie określić, kiedy nastąpią wnioski formalne, uchwał mieliśmy trochę, panie przekazały mi dwa pisma. Pisma są tytułowane do burmistrza Chacińskiego. Panie chciały odczytać swoje wnioski. Ustaliliśmy, że w ich imieniu ja te wnioski odczytam. Wniosek pierwszy od mieszkańców Wiktorowa z 29 sierpnia. Szanowny panie burmistrzu, niżej podpisani mieszkańcy Wiktorowa zwracają się z prośbą o uwzględnienie w budżecie miasta i gminy Radzymin następujących wydatków. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi gminnej, to jest wykorytowanie i nawiezienie betonowego tłucznia na ulicę Deszczową. Jest to ulica dojazdowa zarówno dla mieszkańców Wiktorowa, jak też pobliskich wsi. Intensywne opady deszczu powodują nieprzejezdność ulicy. Droga niejednokrotnie stanowi wtedy zagrożenie dla zdrowia i życia, co spowodowane jest bezpośrednią bliskością rowów melioracyjnych. Powstaje błoto poślizgowe, które niejednokrotnie było powodem zjazdu, ściągnięcia samochodu do rowu. Efekt dotychczasowych napraw drogi jest widoczny do pierwszych opadów deszczu. Przejazd walca bez uprzedniego nasypania tłucznia żwiru nieskutecznie zabezpiecza mieszkańców Wiktorowa i okolic przed ugrzęźnięciem w błocie, jednocześnie generuje ciągłe dodatkowe koszty dla gminy. Zwracamy uwagę, że droga jest uczęszczana przez rodziny z dziećmi. Przez ostatnie 2-3 lata przy ulicy Deszczowej zostało zakupionych przez nowych właścicieli około 16 działek, więc jest to teren bardzo rozwojowy. Już teraz przy ulicy Pogodnej, ulica jest prostopadła do ulicy Deszczowej, budowane są 3 domy jednorodzinne, a 4 jest już zamieszkały. Taka sama sytuacja jest przy ulicy Ładnej oraz Ciepłej. Są to już zamieszkałe gospodarstwa domowe. Czujemy się dotknięci słowami dotychczasowych mieszkańców Wiktorowa oraz pani Sołtys, którzy podczas spotkania 26 sierpnia bieżącego roku zwrócili nam uwagę, że widzieliśmy stan drogi, gdy dokonywaliśmy zakupu działek. Owszem, stan drogi i samych wydzielonych działek był znany, podobnie jak zapis w ewidencji gruntów, że ulica Deszczowa stanowi drogę gminną, za której stan odpowiada ta jednostka samorządowa. To gmina zapewnia też bezpieczeństwo tej drogi użytkownikom. Tym samym prosimy również o wykoszenie krzaków przy ulicy Gajowej. Jadąc Deszczową od Kraszewskiej trzeba skręcić w lewo, ponieważ dojazd do posesji znajdującej się tam jest prawie niemożliwy dla pojazdów o gabarytach śmieciarki. To samo dotyczy wykoszenia rowów wzdłuż ulicy Deszczowej. Bardzo prosimy o uwzględnienie naszych próśb w budżecie gminy. Zdajemy sobie sprawę, że droga asfaltowa jest poza zasięgiem wykonania, ale są inne sposoby na stałe jej utwardzenie, a tym samym poprawę bezpieczeństwa wcale niemałej grupy osób codziennie korzystających z ulicy Deszczowej. Będziemy bardzo wdzięczni. Zdajemy sobie sprawę, że droga asfaltowa... tu mamy powtórzone. Załączamy podpisy osób korzystających z ulicy Deszczowej w celu dojazdu do swojej posesji. Tutaj jest kilkanaście podpisów. I kontakt do jednej z reprezentantek dla pana burmistrza. To też ja panu burmistrzowi przekażę to pismo. Ono dzisiaj trafiło do biura podawczego, natomiast kopia została przekazana mi. To jest pierwsze pismo, panie burmistrzu. I jeszcze drugie pismo od pani z Wiktorowa, również do burmistrza Radzymin, podanie. Bardzo prosimy o wstrzymanie prac z funduszy sołeckich w Wiktorowie, ponieważ większość mieszkańców nie jest za remontem i poszerzeniem ulicy Radosnej, rozwalania ogrodzenia placu zabaw, nie wiadomo właściwie z jakiego powodu. Chcemy ponownego zebrania, rzetelnego poinformowania wszystkich mieszkańców o nim i dopiero decyzji pieniędzy nas wszystkich. Nie bardzo rozumiemy pomysłu poszerzania ulicy Radosnej, której mieszkańcami jest jedno gospodarstwo, a zaniechania prac przy ulicy Deszczowej, gdzie gospodarstw jest o wiele więcej. W załączniku ksero podpisów mieszkańców i tutaj 24 osoby się podpisały. W związku z tym, że w obu pismach poruszona jest kwestia kontaktów z panią Sołtys z funduszu sołeckiego i decyzji, które na zebraniach sołeckich były podejmowane, miałbym także pana burmistrza, prośbę do pana burmistrza o przekazanie tych pism, poinformowanie panią Sołtys. I to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję panie radny i pan Zbyszek Jabłoński jeszcze tak, ja przepraszam coś bardzo, jeszcze, powiedzieć. Jeszcze dosłownie dwa zdania. Już tutaj ulicę Nowinkową poruszała pani radna Ewa Wnuk, także mamy wyjaśnienia.
Panie burmistrzu, jeszcze mam takie pytanie. A co się dzieje z ulicą Bratnią? Czy my tam będziemy coś robić? Ta sama sytuacja. Też do końca września należy spodziewać się przetargu, a do końca roku realizacji. Wszystkie tegoroczne nakładki asfaltowe. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak jak wspomniałem, wcześniej byłem na spotkaniu sołeckim w Nowych Załubicach, no i tam mieszkańcy po prostu pytają, że w niektórych miejscach jest tam za wąsko, czy my już uregulowaliśmy te stany prawne? Nie, i nie będziemy ich regulować. Mieszkańcy zostali poproszeni o wyrażenie zgody na prawo do rozpanowania gruntem w zakresie tego, żeby pół metra wejść w działki. Część się nie zgodziła. Szerokość wykonywanej drogi to będzie 4,5 metra na całej długości. Czyli 4,5 metra i możemy, tak? Tak, i utwardzone pobocze. To jeszcze jedno pytanie, które właśnie, bo mieli mieszkańcy tutaj dzisiaj przyjechać, tam dwie osoby, które były zainteresowane, mianowicie o co chodzi. Oni przeznaczyli z budżetu sołeckiego, zdaje się tegorocznego, na dogruzowanie ulicy Piwnej. I tam mieli, nie wiem, 130 metrów chyba sześciennych tego gruzu. Okazuje się, że przyjechało tylko trzy duże te wywrotki. No i powiedziano im, że już więcej nie będzie. Nie wiem, czy oni twierdzą, że to powinno być dużo, dużo więcej. Najprawdopodobniej się znają. Nie chciałem, wie pan, dyskutować, wkraczać w kompetencje, skoro tak twierdzą. Więc powiedziałem, że zorientuję się dzisiaj, jak ta sprawa wygląda, kto jest za to odpowiedzialny, czy ktoś to w ogóle sprawdzał, ile tam zostało wysypane i jak ta droga jest, że tak powiem, dogruzowana. Tak, mamy protokoły odbioru, które są weryfikowane, także sprawdzę. I jaka ilość kruszywa to była wbudowana? Bardzo bym pana prosił o to, byśmy po prostu przekazali tym mieszkańcom, czy to będzie jeszcze, czy to już skończone. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Jeszcze ja mam taką jedną prośbę, z którą zwrócili się mieszkańcy osiedla Rejmonta i ulicy Szymborskiej. Prośba jest właścicieli psów, że na ulicy Szymborskiej nie ma ani jednego kosza na żadne śmieci i właściciele czworonogów mają taki duży problem, bo chcieliby zbierać odchody po swoich psach, ale niestety nie mają gdzie tych odchodów wyrzucać. I bardzo proszą o to, żeby ci, którzy spacerują ze swoimi psami, a tam jest taka łączka przy ulicy Szymborskiej, żeby postawić tam jakieś dwa czy trzy kosze, głównie z przeznaczeniem, znaczy nie tylko z przeznaczeniem na te psie odchody, ale również na śmieci takie inne. Myślę, że jest to dość ważna sprawa i bardzo proszę w imieniu tych mieszkańców, panie burmistrzu, o to, żeby może jeszcze i w innych miejscach pojawiły się kosze na właśnie z jakimiś tymi torebkami na psie odchody. Ja dziękuję i proszę bardzo pani radna Małgorzata Puzio-Miętus. Miękus. Przepraszam, Miękus. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja dokładnie taką samą mam prośbę o te same kosze na odchody po spacerkach za Lidlem, bo to co się dzieje, był nawet pracownik, który z zarządu komunalnego próbował wyczyścić, wyczyścił tylko ten róg, nie dał rady, tam jest po prostu śmietnik. To już w tej chwili po wakacjach jest tak niebezpieczne, ja się bałam nawet w upały, że te wszystkie małpki, takie większe butelki od alkoholu się, nie wiem, jeszcze nie daj Boże pożar spowodują. Nie ma ani jednego kosza. Ja rozmawiałam z panem Andrzejem, no co, nie mówił, że się postara, więc mam taką ogromną prośbę, żeby jednak, bo tam bardzo dużo ludzi w tej chwili spaceruje z psami przez ten deptak. Jest tam brak, ani jednego kosza nie ma. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę bardzo o zabranie głosu panią radną Agnieszkę Oniszk-Stachyra. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Jakiś czas temu o to pytałam, ale chyba było za wcześnie. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy stanie się jasność mniej więcej na ulicy Czereśniowej i Wiśniowej? W dzisiejszej sesji zagłosowała pani za zwiększeniem budżetu, który pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu w tym zakresie. A kiedy możemy się spodziewać terminu, ale zazwyczaj przy realizacji zadania już zaprojektowanego to jest około 3-4 miesięcy. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pani radna Katarzyna Stokowska. Chciałabym się odnieść tutaj do wniosku przeczytanego przez pana Piotra Przewodniczącego, ponieważ uczestniczyłam w spotkaniu sołeckim w Wiktorowie i ja tam nie zauważyłam jakichś, nie wiem, uchybień ze strony pani sołtys, bo trafiłam akurat, spóźniłam się 5 minut, trafiłam na żywą dyskusję, były trzy dyskusja między trzema wnioskami. Tu jak najbardziej chcę poprzeć państwa z ulicy Deszczowej, bo tam był wniosek o wykoszenie rowów, nie potrafiłam odpowiedzieć, czy to jest prywatne, czy to jest gminna, o wyrównanie drogi, ponieważ za każdym razem, kiedy jest deszcz, ta droga jest nieprzejezdna, jest tam problem, oraz zgłoszenie tutaj postawienia lustra od strony deszczowej tam do drogi wiodącej do Klębowa, ponieważ no jest bardzo słaba widoczność. I tylko tyle, co chciałabym powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. I ad vocem pan Piotr Rębelski. Pani radna, nie wiedziałem, że pani uczestniczyła w tym spotkaniu. Jeśli tak, to nie wiem, być może mogłaby pani kopię tych pism, które przekazałem do pana burmistrza, przejrzeć. Jest tam kontakt do tych mieszkańców. Może mogłaby pani z nimi porozmawiać i tą sprawę spróbować jakoś naświetlić. Bo ja generalnie takie informacje otrzymałem, także odczytałem po prostu wnioski. Dziękuję bardzo. Dobrze. I jeszcze ad vocem pan burmistrz Chaciński. Tak, szanowni państwo, w kwestii zebrania sołeckiego to sołtys powiadamia mieszkańców z 14 dnia wyprzedzeniem na temat zebrania. No, moja rola ogranicza się do zweryfikowania, czy gdzieś namacalnie mogę spotkać te ogłoszenia, natomiast wydaje się, że skoro frekwencja na spotkaniu była również państwa, którzy kwestionują jego ważność, to zakładam, że ta informacja musiała być w jakiś sposób dystrybuowana, no, ale odniosę się do tego po weryfikacji. Natomiast w kwestii ulicy Deszczowej już kilkukrotnie tutaj na sesjach miejskich o tym dyskutowaliśmy. Ulica Deszczowa ma 750 metrów długości i są przy niej 4 domy. Ma bardzo dobry dojazd od ulicy Gejowej i nieco gorszy od ulicy Kraszewskiej. Natomiast dalej bardzo przyzwoity. Ja myślę, że większość z państwa chciałoby mieć takie drogi jak przy Deszczowej w swoich sołectwach. No, ja wiem, że fajnie byłoby urządzić fantastyczną drogę z Kruszewa na długości 750 metrów do 4 domów, ale wydaje mi się, że mamy nieco poważniejsze wyzwania i zmartwienia w naszej gminie. Ja zachęcam, żeby podczas kolejnego objazdu do Komisji Infrastruktury przyjechała się w to miejsce, żeby zobaczyła, jak ten problem w cudzysłowie wygląda, bo przy każdej drodze trzeba już spojrzeć, jak jest, ile obsługuje osób i jakie mamy drogi w innych miejscach i jakich one wymagają nakładów. Dziękuję panie burmistrzu i pani radna Katarzyna Stokowska ad vocem. Panie burmistrzu, ja tutaj się oczywiście zgadzam z panem, tam był problem między przeznaczeniem funduszu właśnie na tą ulicę. Sama państwa prosiłam i odwodziłam od tej decyzji, ponieważ czekają tak jakby przyłączy do wodociągu, więc ja mówię, no szkoda jest robić, modernizować ulicę, jeżeli będzie nadal kopana, więc fundusz został większością głosów, tak jak był ustalony przez mieszkańców, państwo się zgodzili, ja sama też służyłam pomocą, że przynajmniej na raz na dwa miesiące będę pomagała, czy pisała pisma, tutaj zgłaszała o uzupełnienie, utwardzenie tej drogi. To tylko tyle, dziękuję. Dobrze, dziękuję pani Kasiu i proszę o zabranie głosu panią radną Ewelinę Kostrzewę. Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Ja tutaj tylko krótko, bo chciałam serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców za piękną nakładkę na ulicy Brzozy w Łosiu. Bardzo krótko, więcej takich głosów prosimy. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby, o, jak podziękowanie? To proszę bardzo, pan Tadeusz. Panie burmistrzu, dziękuję za ten chodnik na ulicy Konopnickiej. Jeszcze zostało 20 metrów, ale wierzę w to, że będzie skończony. Tak jak mówiłem, wykonawca skończy. I naprawdę ładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? A? Proszę bardzo, pani Agnieszka Kacprzak. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałam się zapytać o ulicę Spacerową w Supnie. Czy nastąpił już odbiór albo czy spotkaliście się może z powiatem w sprawie wyprostowania tej drogi poboczy, tego asfaltu, który był zrobiony przez powiat?
A, spacerowej, słyszałem spokojnej. Nie, natomiast taki przegląd wstępnie nie tylko tej drogi, tylko wszystkich dróg jest zaplanowany na czwartek. Nie znam w tej chwili dokładnej godziny, bo ona miała być potwierdzona, z udziałem gminy i przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Taki przegląd będzie miał miejsce. Dobrze, mam nadzieję, że będą wszystkie uwagi zgłoszone, te, które mieszkańcy zgłosili, ja zgłosiłam i myślę, że też... Czy z mojego punktu widzenia uwagi są dwie. Pierwsza kardynalna to są zalane przez powiat podczas modernizacji wszystkie studzienki kanalizacji sanitarnej i zawory wodociągowe. To jest jedna kardynalna uwaga, a dwa... No, powiat poszedł na łatwiznę, nie frezując, tylko oznaczając karpę. To nie wydaje się trudne w naprawieniu. Dużo więcej pracy powiat będzie miał w odtworzeniu i regulacji wszystkich studzienek. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę o zabranie głosu panią radną Izabelę Paciorek. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za zwiększenie budżetu na rozbudowę szkoły w Nadmie. Mam nadzieję, że to fatum tej kluczowej dla mnie i dla moich mieszkańców inwestycji już minie i wszystko, i ta inwestycja w końcu pójdzie do przodu. Więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym za te pozytywne głosy, jeśli chodzi o zwiększenie budżetu. Jeszcze pani radna Ewelina Kostrzewa za coś nie podziękowała. Ale poprosił mnie sołtys Zawad w tej chwili, żebym zapytała w imieniu mieszkańców, kiedy będzie wznowiony ruch na rondzie w kierunku Zawad. Wykonawca nie zmienił swojej deklaracji, dalej utrzymuje 30 września jako datę uzyskania przejezdności. Dziękuję bardzo. Mimo przejezdności i o zakończeniu budowy całego ronda, tak? Tak, rozumiem, dziękuję. To już zaraz. Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji, 48. sesję zamykam. Bardzo Państwu dziękuję za udział i do zobaczenia na następnej sesji. Do widzenia. Bardzo dziękuję.